Dzień dobry, witam was serdecznie. Witam wszystkich na tym zebraniu online, w którym będziemy omawiać ten grać. Sorry, nie ta. Nie ten program. Cześć Buchaj, cześć Maro, siema Klikacz, cześć Maro, cześć Dark, elo mordy. Tak. Dzisiaj gramy w taką mało znaną grę Need for Grantu Motorsport 1. O, tak więc, elo, elo. Znowu ta kamera odleciało. Nie w to strono. O, kiedyś kurwa ogarnę tą kamerę, nie? Tak zrobię. Lepiej. O, chyba jest lepiej. Dobra. Więc tak, zobaczymy, co my mamy. Bo nie wiem, co my mamy, żeby mieć, co było. Tu brakuje mi 911. Co my tu mamy? C, A1, A1, czyli Porsche 911 GT2. Porsche 911 GT2. Porsche 911, nie. Porsche 911 GT2, tak? Było lepsze. Czy możemy kupić Porsche G... Porsche... To jest niemieckie. Germańskie. Porsche. 911 GT2. GT3. GT2. Aha, fajnie. Nie mogę tego kupić, bo... Point to point. Klub 911. Klub Turysifa. Czyli to auto zdobędę. Żeby tym autem wystartować, muszę poleć. A zobaczymy GT2 może, co? Tam było można kupić GT2 bodajże. Gdzieś GT3 to można kupić. A3, ale na przykład to jest lepsze. To jest A2 i napęd na 4 koła ma 207. Okej, okay. Weźmy sobie to, kupmy. Tak. A kurwa, kolor nie zmieniłem. Dobra, sobie przemalujemy. The Garage. Custom painting. Weźmy jakiś taki. To taki zielony prawie. To Xboxowy taki, nie? Dobra. Jest. Tak więc jak wam dzionek dzisiaj minął, moi drodzy, słuchajcie. Znaczy, czy w ogóle mogę w tym, bo powinienem móc startować. A czy. A, zobaczę, czy to jest upgraded versions Porsche'ów, czy nie. Czy musi być normalny, czy upgrade. Aha, fajnie, że nie mogę, kurwa. Aha, bo 911. Brawo, Kudi. Wydałeś 200 tysięcy z dupy. Bajkar. Niemcy. Porsche. A, na szczęście ten jest za 86 tysięcy, więc dużo nie ma. Bój, bój. I znowu nie zmieniłem. Wuj. Tygarage. Powiem tak, kolejny dzień i znowu to samo. Nie, no sorry, gram już coś innego. Wybacz. A powiem wam dzisiaj... A, grałem, przepraszam, grałem w My Time at Porsche. Nie My Time at Porsche. My Time at Porsche. Na Xboxie One. Bo też sprawdzałem, chciałem sprawdzić po prostu, czy działają wszystkie kable, czy gry działają mi w ogóle. A, i nie sprawdziłem oczywiście, czy kupić, kurna. Czy można upgrade'ować do tego eventu. Czy do tego eventu można upgrade'ować auto. Open to Porsche Models. First place received the... Nie widzę, nic nie jest napisane, że nie można tuningować auta, więc zrobimy to. The garage. By upgrade. Ale zanim ja to zrobię, to ja zrobię tak, że po prostu ja sobie ustawię. Lubię bardzo. Inwestować nie w moc samochodu, ale w jego ten. Zwinność, nie? Bo na przykład waga, proszę bardzo, zobaczcie. Ile dostajemy corneru, breaku, akceleracji.
Opony też. S4 aż kuźwa, nie? Ale dużo różnicy nie ma. Weźmy te zwykłe opony. Praise the sun, Fribu! Siemanko. Dobra. Wygląd? Można coś... A, można sobie zmienić. No, weźmy na zielony. Koła. No, zobaczymy jakieś. Weźmy od końca. Nie wiem, ile tego jest. O! O, bardzo brzydkie. Siema, Jowi, Jowi, 69. I troszkę, tylko troszkę. Aha, bo to od razu jest, widzę, pod S4 wchodzi. O, żeby ładniej pierdział. A znam tą część. Instalowałem ją w tym. A, dużo widzę, tuningu nie można zrobić, dobra. Weź w show. Nie powinno być problemu. Dobra, to lecimy, zobaczymy, czy damy radę w tym wyścigu. Patrzyłeś może za swoim awami? Za swoimi awami? Save'ami? Nie, nie patrzyłem. Nie mam czasu, znaczy, kurwa, człowiek nie pracuje, nie ma czasu. Ja mam inne rzeczy na głowę, wiesz? Teraz, aktualnie. Prywat. Nürburgring, o kuwa! No dobra, mam akurat inne tam w ogóle, bo my wyjeżdżamy na majówkę dosyć na trzy dni i tu ogarniamy po prostu miejscóweczki, rzeczy i wszystko. Jeszcze dzisiaj byłem przed tym, przed streamem jeszcze pojechałem po żarcie tam z tego Too Good To Go. No i teraz właśnie tak mówię, przyjadę tu, porobię coś, nie? A jeszcze muszę znaleźć jedną fakturkę za jedną rzecz, ale kuźwa nie mogę jej znaleźć, mam problem, muszę do firmy zadzwonić, żeby sprawdzili, czy tą fakturkę można... O! Czy tą fakturkę można jeszcze jakoś odzyskać w miarę? No, chyba damy radę, co? I co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? No, i tak sobie pomyślałem... O kurwa, ale to... Miota nim jak szatan, słuchajcie, kurna. Kurwa, jeździć tym nie da. Jezu, albo za dużo wczoraj w Hot Pursuita waliliśmy, nie? Kuźwa nie trzyma się drogi w ogóle, nie? Jezus, ale to się kurwa jeździć nie da. Że tragedia. Kuźwa na wszystkie boki zapindala, nie? No właśnie, nie, trak. Kontrola trakcji jest włączona, nie? Masz pod zegarem, nie? TC on i ABS. Nie mam tylko regulacji, mam włączoną regulację stabilności auta, czy jakoś tak. Ale kurwa, ty powiem ci, że jak wyjedziesz za trasę, to kurwa... W ogóle ten Nürburgring nie wygląda jak Nürburgring. Nie wiem, ci co znają Nürburgring wiedzą, że ja go tak dobrze nie znam, ale wiem, że tak Nürburgring nie wygląda. A przynajmniej tak go nie pamiętam z Gran Turism i z Shiftów i kuźwa tam z innych gier wyścigowych. W ogóle pusto strasznie, nie? Tych drzew brakuje trochę. No bardzo pustynne, no może jesień, nie? Ewentualnie. Dostali licencję tylko na jesienną, no i na jesienny Nürburgring. No teraz widzę, jak te opony. A, zrobiłem w ogóle off-stream. Jeden Endurance. Więc mamy kilka takich samochodów, wiecie, tych takich kuźwa srogich, mocnych. Tych na... Nie, na SAR, nie? Ten Racing Car, czy jakoś tak to się nazywa? Nie wiem, jak to jest klasa. No już, kuźwa, już. Straszne, normalnie powiem, sterowanie jest okropne tego auta, nie? W ogóle się nie trzyma drogi. Ślizga się, to pierdzielone. Pewnie przez te zielone barwy, nie? Czerwony byłby szybszy. Zielony kurwa lubi trawę, chyba. Jeździć po trawie. Wiedziałem, że to rajdówkę wziąłem. Ostatnia szansa, nie? Tu wyprzedzić tego typa. No nie wyprzedzę go, kurna! Aj, drugi będę. No nic.
Ale weźmy tak, zrobimy to, jakiś punkt tam będzie, no 6000 jest. Jakoś za mało drzew, właśnie, no. Wygląda za bardzo pusto, wygląda. Jechał w Las Vegas. Może być, nie no, aż w Las Vegas to może nie, ale... Dobrze to nie wygląda ogólnie. Ale są Nürburgring, popatrzyłem w Arcade'a, bo Arcade'a też robiłem trochę off-stream. Powiem wam, że huźwa easy, nie? Tam zrobiłem, grałem o pół godziny, to już 20% jest zrobione, nie? Bo możesz korzystać z samochodów swoich z garażu, z kariery, nie? Więc ja od razu wziąłem stuningowane, to kuźwa każdy był na easy. I to jeszcze musisz tylko wygrać obojętnie jaką klasą, jakim autem, nie? A że ja sobie wziąłem właśnie, obojętnie tam wziąłem sobie tego, chyba jeździłem... Nie wiem, czy Fordem GT albo TT Quattro stuningowanym, to kuźwa. Trochę wolno się jeździ, nie? Ale powiem wam, że ten rewelacyjnie po prostu wygrywasz wszystko, nie? Z palcem, nie powiem gdzie. A komputer w ogóle nie ma, tylko jest więcej tych, jest zamiast większy poziom trudności, to dodali po prostu więcej okrążeń. I wiem, że na końcu jest Nürburgring. Bo w jedną i w prawą stronę. Bo dwa razy Nürburgring się pojawił. Może jakiś tam fragment może ewentualnie. Dobra, tak. Już trochę muszę inaczej sterować, muszę bardzo uważać z gazem. Ale jedzie, ciśnie, nie? Ogólnie dzisiaj też wziąłem sobie, wystawiłem kolejne figurki. Wystawiłem figurkę Maxa Payne'a i figurkę to po piersie z Duke Nukem Balls of Steel Edition. Z całym, z pełen komplet z grą, z czy wszystkimi tam gadżetami. Gry też wystawiłem, ale to wczoraj. A nie wiem, Hockenheim jeszcze nie miałem tutaj. Mało jest takich światowych. Bardziej amerykańskie są trasy, wiesz? Jest Silverstone na pewno. Nie ma Monsy na przykład, ale jest Silverstone z tych europejskich. Jest dużo, jest Laguna Seca, to już nie, ale nie, to są już ogólnie te takie światowe, które pamiętam, Laguna Seca. Jest to taka dziwna trasa, malutka, wąska, też ona, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale często też się w grach pokazuje. Zobaczysz, zresztą tu będzie ten, mogę ci pokazać mniej więcej gdzieś tam zaraz. Jest, ale też mi się wydaje, że są takie zmyślone trasy niektóre, nie? A jest Tokio chyba? Tokio albo... Nie pamiętam, takie miasteczko, takie śmieszne. No mówię, dlatego mówię, że to nie Europa. No z Europy tylko kojarzę właśnie ten Silverstone, nie? No i teraz Nürburgring, tak? To są jedyne trasy z Europy, które zarejestrowałem tutaj. Chyba, że jeszcze jakieś zapomniałem. No i teraz o wiele lepiej, nie? Poszło. Jeszcze bez damage penalty za 35 i za 35 poziomie odblokujemy kolejne wyścigi, które odblokują nam możliwość jeżdżenia w samochodach tych touring car, nie? Że tak powiem, takie tokowe. W część C teraz. Niby spoko, ale wysokie dosyć. Muszę sobie zapisywać, kurwa, ciśnienie. Puls. To jest godzina 18.
15, 80 na sekundę. Start tracę. Ciekawe, czy właśnie te GT... Aha, teraz jak to zrobimy, to odblokujemy tamtego 911, tą szybszą. Więc o tyle dobrze. Ale to możemy chyba, to będziemy chyba jeździć, bo ta będzie szybsza, mi się wydaje. Dobra. 12%. Jakie plany na majówkę macie, moi drodzy? Bo już dzisiaj widziałem gościa, który kuźwa nabrał tyle mięsa, że pół wózka sobie napierdzielał. Drudzy kuźwa kraty browarów. Jeszcze inni tam kuźwa pełno sosów, nie sosów, kuźwa przypraw. A, krapy. Ale na majówkę mówię, a nie na weekend, przedmajówkowy. Mówię o majówce. Czy jakiś wyjazd, wypad, czy raczej w domu siedzicie? My wyjeżdżamy do rodziców Emi, ale pierwszego dnia idziemy jeszcze na wieś, do wujków, do wujostwa. I będę, słuchajcie, może się uda, będę doił krówkę i to mleczko, co wydoję, se wezmę. Nie wiem, czy piliście kiedyś mleko od krowy. Tak wiecie, od razu, nie tam mówię, ze sklepu, tylko wiecie, tak. Jeszcze ponoć ciepłe się można pić od razu cieplutkie z od krowy. Za dzieciaka, no ja już nie pamiętam tego smaku, nie, w ogóle. I tak właśnie pogadałem z ciotką i mówi, że dobra, nie ma problemu. A akurat te cielaczki są, to już wydoiły tą wiecie, tą takie to mleko. To dla nich, nie, teraz tylko tak sobie doją, więc mówi, że przyjdzie i wydoi. Ja mówię, ty, a może ja bym chciał ten, nie? Ja może bym sobie ogarnął to, nie? Nigdy nie doiłem krowy, więc fajne doświadczenie by było, nie? O, i patrzcie teraz. Mamy AB Flug, nie wiem co to jest. Supra! It's the Supra! Siema, Maciek. O, i mówię, GT dwójka weszła. No to, z którym się ścigaliśmy teraz. I AB Flag. Och, ziewam z zachwytu. To było dobre, moi drodzy. To było dobre. No i mamy wszystkie... No to teraz, kurna, RX-7, a te Supra to będą easy wyścigi. Tylko, że wszystko już mam zrobione. Ale ktoś skrzywdził tą Suprę. Nie, jest taka zła, powiem ci, nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Co jeszcze tam zostało? Zetka. Ale ja mam Zetkę, kurna, tylko, że stuningowaną mocno. Tu coś mamy. A, Mustang Heavyweight Challenge. To są za słabe auta, trzeba by je mocniej zmodyfikować. Viper versus Corvette. Co my mamy? Jakie Viper, jakie Corvette? A taką mamy. Mamy S2 tą. Viper kontra Corvette, ale chyba Viper był jakiś wywalony w kosmos, co? No, S2 właśnie, mówię, że. Tak, tutaj nie dościgałem jednego auta. Dobra, zobaczymy profesjonalne zawody, czy coś się pojawiło. W C mamy tutaj. Najpierw zobaczmy w C, co jakie samochody biorą udział. C1 Pontiac GTO Subaru STI. Dobra. Niby wychodzi to, nie? To.
Eliska lepsza chyba. Ale tutaj pamiętam, że było ciężko to wygrać. Miaty jeszcze żadnej nie mam. 360 też nie mam. O, tu coś mam. Shelby Cobra Cup? Mam kobrę jakąś? A mam ty Shelby Cobra, bez jaj. I to ta sama jest, czy są inne? A, wszystkie są takie same. A1. A ja mam, moja ma ile? Też A1. A można, można tuningować? Open Unmodified Shelby. No dobra, to lecimy. Już S1 to najlepsza klasa w tej grze? Nie, jeszcze jest R coś tam. RS1 chyba jeszcze jest. Ta Rayleigh, nie? Wersja. Wiesz, te takie jak S1 to są ten, a jeszcze masz RS1, to RS1 to jest, powiem ci, coś na zasadzie tych stuningowanych takich samochodów, wiesz, jak w Toce były, nie? Toka Touring Car, coś tego, nie? No. Ja mam już parę takich aut, bo zdobyłem je w nagrodzie, nie? Mam chyba Alfa Romeo? Nie, Alfa Romeo. Coś mam, jakąś Volvo? Bo Volvo jakieś mam. Takie właśnie. RS. To są właśnie takie super lekkie, przyczepne. Mhm. Najlepsza, najszybsza, nie? Najlepsza to kurna są, wiesz, a mnie Eski. Na A1 się kończą najlepsze auta, moim zdaniem. Bo ja nie lubię tych, kurna, mocno stuningowanych tych ultrawozów, kuźwa, Jezu, jak ja ich nie cierpię, nie? Nienawidzę ich, nie? Dlatego, że są przede wszystkim bardzo szybkie. Oczywiście są zwinne, to nie mogę tego zaprzeczyć, nie? Ale są za szybkie i trzeba mieć naprawdę dużego skilla, żeby im władać, a kuźwa zderzenie w jakikolwiek, kuźwa, coś kończyło się po prostu już kasacją auta, nie? Tylko oczywiście w nowych Forzach jest to, że masz przewijanie czasu, nie? Na to jeszcze jednak tutaj nie wpadli, na szczęście, nie? Nie wiem, od której Forzie, nie wiem, czy od Horizona nie było już tego cofania czasu, nie? A ja lubię zapierdalać, no wiadomo. No lepiej w grach, nie? Niż na żywo, kuźwa. To oczywiste. I zrozumiałe. Nie masz, to też jest normalna trasa, która istnieje. Dawaj tu, ciśnij. Oj, słuchajcie, kuźwa, nie wytrzymałem, nie? Aż musiałem się Emilki spytać, nie, czy mogę. Kuźwa, obejrzałem znowu jakiś materiał o Dune, nie? Ja mówię, no kurwa, nie wytrzymam. No nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Wszedłem na Allegro, na OLX chyba. Patrzę, no ja jestem za 50 zł chyba dwie książki, nie? A za 31, nie? Mówię, kurna. Zobaczę, co się dzieje w tym. Zobaczę, co się dzieje w na Allegro. Ty, na Allegro, za 15 zł dwie stare książki. Stare, znaczy to jest Duna w dwóch tomach. Stare wydanie tam z 85 roku, 15 zł, nie? Tak sobie myślę, kurna, no ale to 15 zł, nie? Plus tam chyba 5 wysyłki, czy 6 wysyłki, to było tam 20 coś złotych. Nie, no wydać, a może nie wydać, wydać, nie wydać, no kurna. Dobra, nie będę mniej zjem przez 2 dni, kuźwa, tak powiem, odciągnę budżet, nie? I ty, słuchajcie, idę do Emi, ty, jeszcze się Emi zapytam, czy brać, czy nie brać, czy coś tam, nie? Mówię, ty, słuchaj, kurna, znalazłem Dune, książka, nie? Ona ile? 15 zł. Aż tak bardzo chcesz? Mówię, kuźwa, wiesz, jak ja mnie ciśnie, żeby to czytać? Mówię, no dobra, weź to, nie? Okej, okay, dzięki. Mówię, kurde. Kiedyś gadałem z policjantem o szalejących kierowcach i ja do niego, ale ja też lubię szarżować. On na mnie, dodałem, że wirtualnie. Wiesz, śmiechem śmiechami, ale wiesz, niektórzy z policjanci są walnięci, nie? Więc mogą cię, wiesz, wpisać cię na listę i będą cię, kurna, patrzeć. Jak swoim cikłoczęto napindalasz, nie? Więc słuchajcie, po majówce, znaczy do majówki raczej nie przyjedzie, nie? To jest pewne, nie? Żeby w majówkę to przyszło do mnie, przed majówką. Ale powiem wam, właśnie teraz, kurwa, jak to przyjdzie do majówki, jak to w majówkę przyjdzie, to mi to odbierze, kurna, bo to z paczkomatu teraz wyleci.
Nie, no chyba nie będą wyciągać, co? Też my trzeciego wracamy, to przy powrocie można by wziąć to. Namiówkę to fajnie by było, nie? To bym sobie kurwa poczytał tego. Tą Dune. Kość był spoko. No, no. Nie wszyscy policjanci są spaczeni policyjnością. Przepraszam, odbija mi się jeszcze ogórkową wczorajszą. W sensie, że no dzisiaj dokończyłem wczorajszą ogórkową. Zajebista. Zjadłem ją na śniadanie, potem na obiad. A dzisiaj będzie buraczkowa. Emi właśnie robi z mięska, które właśnie kupiliśmy tam w tym Too Good To Go. Te części rosołowe, czy jak to się nazywa? Kurczaka na rosół, czy jakoś tak? Włoszczyznę, która tam też dostaliśmy dosyć sporą, to też wrzuciła. I zrobi sobie, odleje sobie trochę rosołu na rosół dla siebie. A ja mówię to weź, bo dostaliśmy też w paczce suszone buraki i takie buraki zwykłe. No to mówię, dobra, to zrób, wrzuć jedno i drugie, kuźwa tam do tego. Wrzuć jedno i drugie do gara i zrób buraczkową. Nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja sobie słucham Metallica bez przebaczenia. Ta nowa płyta ich, wejdę spokój, kurwa. Też słuchałem to na Tidalu, nie? Kuźwa, Metallica się skończyła już, nie? Już kuźwa oni nie mają, już powinni kuźwa już iść na emeryturę. Nagrywać nowych płyt, kuźwa. Albo naprawdę skupić się, kuźwa, i zrobić naprawdę dobre piosenki, nie? A czytam, a ja że słuchasz, dobra. A to nie, to ja tego nie czytałem, ale ten, ja słuchałem tą nową płytę, nie? Metalliki. Kuźwa, powiem wam, ty, wszystko na jedno kopyto, wszystko to samo, ten sam rytm, ta sama melodia. Nic kompletnie, kuźwa, nic wyróżniającego się. Może z tej płyty jedna piosenka jakoś się troszkę wyróżnia, nie? A reszta to... Masz wrażenie, że to kuźwa to samo ciągle leci, nie? Jak kurde, no w ogóle nie ma charakterystycznych jakichś, wiecie, takich melodii, jakichś kuźwa przejść, takiego, wiecie, co byś mi zapamiętał, nie? Nie ma linii melodycznej, w ogóle nie ma linii melodyjnej na tej płycie, nie? Wszystko jest bite, kuźwa, na jedno kopyto, nie? A jeden kawałek to myślałem, że poleci zaraz kawałek z chyba Kill Billa? Albo z Pulp Fiction chyba? Kuźwa, to Pulp Fiction oni przerobili, czy co? Serio, to była to pierwszy kawałek taki jest, kuźwa. No i stwierdziłem, że się poddaję, kurna, już jednak Metallica to już się skończyła, nie? Szkoda. Chociaż o Ironach też nie mam dobrego słowa, powiem wam, że no... Próbują coś nowego grać, ale mam wrażenie, że już to gdzieś było, nie? Już takie podobne melodie, kuźwa, podobne... Też linia melodyjna, melodyczna też jest podobna, taka sama, wiecie, mam wrażenie, o, a to nie przypadkiem nie był ten kawałek, a to przypadkiem nie wykorzystali w tym kawałku. Mówię, kuźwa, no chłopaki się już niestety kończą. Szkoda, no, że te stare zespoły się, kuźwa, tak. Wiecie, to nie jest Metallica, nie jest jak AC/DC, że masz charakterystyczny beat, nie? Że to, wiecie, tak ten swój jakby klimacik, nie? O, macie, o, jest tutaj jakiś, gdzie tu jest? Road America. Silverstone i tutaj ten Speedway i tu jakiś, nie wiem, czy to jest takie Blue Mountain Raceway, nie wiem, czy jest, musiałbym zobaczyć, a może jest, bo to jest ten taki w dół, jedziesz tu, to on chyba jest, no, albo to jest ten ciasny, tak, on jest też, no, więc powiem wam, że nie polecam, nie, nowej płyty Metallica, jest strasznie nudna, nie, ja powiem wam, że przesłuchałem ją z takim po prostu, dobra, już, dobra, no, leć dalej, dobra, dawaj, następne, Dawaj, nie ma czasu, nie? Kuźwa, czy jedziesz i czekasz, aż coś się stanie na tej płycie, nie? I rozczarowanie, bo nic się nie dzieje na tej płycie, nie? Kompletnie. Nuda, że masakra. I co jeszcze? A, przeczytałem sobie kolejną książkę z tej mitologii nordyckiej i żyję w przekonaniu, że Odyn to naprawdę to był, kuźwa, najgorszy z bogów, nie? Kuźwa, była to historia dwóch braci, którzy właśnie zostali porwani przez prądy morskie gdzieś tam na wyspę i tam oczywiście była Frigg, czyli żona Odyna. Przede wszystkim przed tą całym zdarzeniem Frigg z Odynem się pokłócili,
No bo Odyn ciągle zasiadał kuźwa z tą Freją, nie? Próbował ją tam, wiecie, zbałamucić, żeby nauczyła go tej magii natury. A i że on tam tą, wiecie, jest jego nałożnicą, to się nazywa? Nie wiem, no, bzyka się z nim, nie? No i Freja oczywiście wkurzona, bo ona już od kilku miesięcy nie widziała męża w ogóle, on tylko z tym zapatrzony jest i w ogóle. No i się obraziła na niego, nie? Zrobiła mu tam dramę i w ogóle, nie? No i w pewnym momencie była właśnie sytuacja z tymi synami, a oni są jakoś spokrewnieni tam z Freją niby, czy coś takiego. Zostali przez niego, przez nią pobłogosławieni. Czy tam chyba ze służką jej poszli się, też zasłużka jej urodziła tych synów, już nie pamiętam, no ale oczywiście mieli tam chody u bogów. No i tych dwóch chłopaków właśnie rozbili się na wyspie u Frei, bo ona tam sobie taką wyspę zrobiła. No i ona tam zaczęła ich uczyć, przeszkalać, wiecie, tam pomagać im w tym wszystkim, nie? Tam, wiecie, życia, nauki i w ogóle. Bo jeden był bardzo mądry, rozsądny, ale w walkach tak bardziej stronił od walki, wolał właśnie wszystko, wolał wszystko jakby rozwiązywać to właśnie pokojowo, jakąś tam rozmową, nie? A drugi był taki narwaniec, właśnie krew, wojna, walka, Walhalla, tylko to i to, że agresywny, silny, zarąbisty, wysoki, wiecie, taki muskularny. No i oczywiście Jarl, czyli władca, ich ojciec, i nie wiedział, którego wybrać, nie? No i wiecie, oni tam się porwali na tą wyspę, ojciec oczywiście zdurniał, tam popełnił, chyba zginął, czy w ogóle, czy zmarł, już nie pamiętam, nie, było ojciec w ogóle, a dobra, to wracając, bo to będzie też później. I w tym momencie oni się na tej wyspie. I co się stało któregoś dnia? Przyszedł Odyn. Oczywiście pod nie tym, że on jest freak, a to jest Odyn, tylko oni się jakoś inaczej nazywali. Otto i ktoś jeszcze. No i ten, i oni ich uczyli, nie? I właśnie Freja uczyła ich tego właśnie takiego ułożenia, taktu, miłości, sprawiedliwości, rozsądności, wiary w ludzi, żeby dobrze być dobrym władcą tego. A Odyn mówi w drugą stronę, nie? Że nie, to lud musi wiedzieć, kto jest władcą, nie? Że nie można hamować swoich rządz, nie? Że tutaj trzeba właśnie wziąć i byka za rogi tak naprawdę i kurna, że tam Valhalla to jest ostatecznie co prawdziwego, czystego wojownika, najczystszego może może spotkać. No i kuźwa oczywiście się, i jak się możecie domyśleć, z natury właśnie ten brat agresywny słuchał się bardziej Odyna, a ten drugi bardziej Frey, nie? Freak. No i co do czego doszło? No i jak oni już tam przeczekali całą zimę chyba, rok czy coś takiego, zostali uczeni właśnie przez bogów i w trakcie powrotu ten mądrzejszy brat przysnął i ten starszy, czy młodszy on był chyba, ten młodszy brat wyrzucił tego starszego mądrzego na plażę jakiejś dziwnej, na jakiejś wyspie i sam wrócił do rodziny, nie? No i powiedział, że on zostawił ich wszystkich, jak wrócił właśnie do swojej rodziny, do swojego królestwa. No to on tam napowiadał, że ten syn właśnie, on to opuścił drogę ojca, że jest zdrajcą, że chciał odkrywać nowe rejony, trasy, a ten syn właśnie się wziął za siebie i po prostu przeszedł ileś tam, kuźwa, po iluś latach, naprawdę po iluś latach doszedł do właśnie, czy po roku chyba, nie, po jednej zimie, czyli po roku to, czyli po roku wrócił tam na ziemię ojca, gdzie ojciec już umarł, nie, matka już była niepoczytalna i władał właśnie ten syn. No i od razu jak go zobaczyli, to od razu mówili, o ty zdrajco, coś tam, nie? I ten gościu, który go złapał, który go uczył, też znał go za dzieciaka, zobaczył, że coś kuźwa jest nie tak, że ten chłopak się zasmucił tego i po prostu z mądrości pocofnął się i poszedł sobie, nie? No i ten już go podejrzewał, tego drugiego syna, który jest Jarlem jego teraz, że coś kręci, że to nie jest pełna historia. No to była taka sytuacja, że właśnie o tym się właśnie po iluś latach już później, już Frigg zobaczyła właśnie, że ten tam jest, ten starszy brat, ten mądrzejszy, spotkał sobie tam żonę, ma dziecko i w ogóle, nie? Gdzieś tam na granicy z olbrzymami, z olbrzymką się w ogóle ożenił, nie? Tam zrobił dzieci. A ten Jarl, ten drugi syn, jest po prostu takim tyranem, że wszyscy się go boją w ogóle, nie? Korupstwo, strach i ten... rządza krwi, kradzieże i w ogóle, jest bardzo złym władcą. No i Odyn, i opierdzieliła Odyna, nie, że zobacz co zrobiłeś tymi twoimi gadatkami, zobacz, oni się rozstali, byli tacy kochającymi się braćmi, szanowali się, a teraz zobacz, jeden wypędził drugiego, ten tam morduje i w ogóle jest strasznym władcą i że to nie jest Jarl godny w ogóle podziwu i nie może trafić do Walhali, nie? I Odyn powiedział, dobra, to się załóżmy, tak, bo uwierz mi, jeżeli ja tam pójdę,
i on mnie nie będzie spełniał tego prawa gościnności u nich, no to po prostu go przeklnie, tak, i ten, i po prostu powie, że jakoś to naprawi, nie? No i wiecie, no i kuźwa co, poszedł tam do niego Odyn, nie, też pod przykrywką, no i co, i oczywiście co zrobił, no i go tam związał, bo się dziwnie zachowywał, nie, że, a jeszcze Frigg wysłał jakąś swoją tam agentkę, nie, tam pod osłoną jakieś tam właśnie nimfy błotnej, czy coś takiego, jakieś tam kuźwa wróżki, nie, że powiedziała temu właśnie Jarlowi, że przyjdzie do ciebie magik, nie, i on będzie właśnie bardzo zły, będzie chciał cię obalić i w ogóle, nie, żeby pokazać po prostu Odynowi, że właśnie nie jest takim wspaniałym bogiem, nie. No i on był przerażony, no i oczywiście co zrobił, no i oczywiście jak miał sposobność, to przetestował tego, nie, że tam psy się od niego goniły w ogóle, że uciekały od niego, że się jego bały przez to jego magię, nie, no nie mów mi, że kuźwa, jeszcze byś mnie wyprzedzał, ty dziadu, spadaj mi stąd. No i wyszło na to, że on właśnie go zakuł właśnie w kajdany, do lochu wtrącił Odyna, nie? Na 8 dni aż, nie? A jego syn właśnie tego Jarla powiedział do tego ojca: ojcze, co ty robisz, to starszy człowiek, łamiesz prawo nasze najświętsze, mówię, że to najważniejsze prawa, ty je łamiesz tak perfidnie, nie, jak tak można, nie? No i ojciec powiedział, że ty nie jesteś Jarlem, coś tam, wiecie, tam się tak agresywnie do niego odniósł, nie? No i ten chłopak go uwolnił, Odyna, nie? I ojciec to zobaczył i... Ojciec chciał swojego syna zabić za to, nie? Już się zamachał mieczem w ogóle, nie? Już chciał go zabić, nie? To widział właśnie Odyn i powiedział mu, że to jesteś przeklęty, tego ja ci mówię. I on powiedział to do syna jego, nie? Do tego Jarla, że twój ojciec to jest po prostu złym człowiekiem, że tak nie może być, ale wiem, że w ciebie ty jesteś mądrym synem, jesteś naprawdę rozsądny, ty mi pomogłeś, postawiłeś się rodzinie, wiesz, że... wychwalał go, nie? I że któregoś razu będziesz wspaniałym Jarlem, nie? A jak chcesz, to odnajdź swojego wuja, który tak naprawdę cię nie zdradził, to zdradził twój ojciec wszystko, nie? I on będzie twoim doradcą, nie? No i tak doszło, no i ojciec po prostu tak wpadł w szał, Odyn co już poszedł, nie? Ojciec tak jego wpadł w szał, że po prostu właśnie, tak jak mówiłem, próbował zabić swojego syna, czy to właśnie było po tej gadce. Próbował zabić swojego syna, wziął zamach, ale dopiero zobaczył, jak już miał walić, mówię, odciąć mu głowę, nie? To zobaczył, jak syn przerażony w ogóle patrzy na ojca, zwinięty w tego, nie? I dopiero zobaczył, Boże, co on robi, nie? I w momencie, kiedy zatrzymywał się, potknął się tam o jakąś, kurde, kałużę, nie wiem, piwa czy czegoś tam, nie? Czy jakieś kałuże, potknął się, miecz mu spadł i nadział się szyją na swój miecz i podciął sobie żyły, podciął sobie gardło, nie? No i tam tylko przeprosił, chciał przeprosić syna za to, co zrobił, nie? Ale już nie mógł, przez to, że miał przeciętą szyję, to już nie mógł wypowiedzieć. No i oczywiście szloch, płacz i w ogóle, nie? No i oczywiście co, znaleźli tego wuja, tamtego i pogodzili się, wybaczyli wszystko i wrócili, nie? I oczywiście co, Odyn powiedział, no miałeś rację, jestem taki, siaki, owaki, nie, jednak nie potrafię być jakimś ten, nie? I pogodzili się i żyli długo i szczęśliwie do Ragnaroku, nie? Lecz nie, Frigg chyba przeżyła Ragnarok. I mówię, no i sobie potem myślę, ja pierdzielę, kuźwa, co za... Gdyby Odyn się nie wtrącił kolejny raz, kuźwa, w jakąś tam sytuację z ludźmi, to by, kuźwa, oboje wrócili normalnie, bezpiecznie i mądrzy, nie? Nie, kuźwa, musiał się wpierdzielić, bo on jest Bogiem i on wszystko wie najlepiej. I mówię, dlatego powiem wam, że, kuźwa, Odyn to chuj. Muszę sobie taką koszulkę zrobić, Odyn to chuj. Naprawdę powiem wam, nie? Tragedia. I mówię, tak mnie wkurzył ten... Tak mnie wkurza Odyn w tych opowieściach. Już widzę, że jest Odyn, kuźwa, w książce, to już mam, kuźwa, dosyć, nie? Dzisiaj na przykład biorę się za Ragnara kontra olbrzymi wąż, nie? Z Ragnarem jeszcze nie miałem do czynienia. Ragnar dopiero teraz się pojawił. Książka chyba, tak? Ragnar? A może był Ragnar? Nie, Ragnar był chyba, bo on był z braćmi. Tak, czy jeszcze... Nie, to był Beowulf. Teraz nie, właśnie, czy Beowulfa, czy Ragnara czytałem. No i nie pójdziesz do Valhalli. No nie, Saskatcho, nie pójdę. Nie pójdę do Valhalli. Chociaż jak zobaczą, jaki mam, że mam platyny w God of War, to może mnie wezmą, nie? Naprawdę, powiem wam, że, kuźwa, strasznie. I to samo, to wszystko w mitologii, co się działo złego, to właśnie wina tego. Wszystko wina Odyna, nie? I ci broń spadnie, tak? O, kuźwa. Tak jak teraz. Zagapiłem się na wasz czat. Olbrzymi wąż, Jormungundr.
Nie wiem, może być, że Jormungandr, nie? Ale Jormungandr raczej walczył z Thorem, nie? Niż z ludźmi, nie? Więc pewnie może być jakiś... Może być jeszcze jako młody. Zobaczymy. Jormungandr często się pojawia, nie? Jormungandr, nazwy są różne, różnie nazywają. Mitologicznie jest Jormungandr. Oczywiście tam z tymi umlautami tam. Ja to czytam Jormungandr. Jedno z dzieci Lokiego. Bo Jormungandr to jest ogólnie dziecko Lokiego, jakbyście nie wiedzieli. Jormungand to ten, co był w God of War. Jormungand? Nie. On był chyba Jormungandr, jakoś tak. Wąż świata. No, to jest syn Lokiego, nie? Tak samo jak Hela. Hel i ta. I ten wilk wielki. Jezus Maria, jak on się nazywał? Fafnir chyba. Fenrir. O, Fenrir chyba on się nazywał. To są trzy dzieci Lokiego z... ten, który spłodził z tą. Spłodził z olbrzymką Angrybodą. Angryboda to była właśnie matka tego węża, tego wilka i tej półmartwej bogini Hel, nie? Fenrir, o właśnie, Fenrir. Kurde, też muszę sobie coś z nordyckiej mitologii kupić. No możesz kupić ogólnie jakieś książki, no ja mam ten, prenumeratę takich właśnie książek, tomów różnych, nie? O mitologii nordyckiej i tamtego kurwa jest chyba 70 tomów. Aktualnie mam połowę już, chyba 40 tomów już mam zrobione, więc przeczytane około 32 chyba mam teraz do przeczytania tom, to właśnie o Ragnarze i masz i bogów, i Ragnarok, i powstanie świata, i w ogóle całe drzewo genealogiczne. Praktycznie większość bogów tam masz opisane, nie? Jakieś, ale to nie jest opisane, że był taki bóg, co zrobił, nie, tylko masz przygody po prostu ich, nie? Opisane. Masz też, jest też kilka stron na końcu zawsze na temat wikingów, jak też lubisz, to też masz o właśnie kulturze wikingów, masz różne, od konstrukcji, wierzeń, o jakichś tam, kurde, przesądach, nie? Wszystko masz, nie? O rodzaj, o kobietach w kulturze wikingów, jak były spostrzegane, jak w ogóle, nie? Konstrukcje, jak tam, oręż, wszystko tam było, nie? Małżeństwa, dzieciność, nie? A Atreus, znaczy Loki spotkał Agrybodę. Ej, ale bez kurwa... Ja pierdolę. Chłopie, kurwa. Wiesz, co ty teraz zrobiłeś? Spoilujesz, kurwa, mać. Mogę usunąć tą wiadomość, kuźwa? Nie mogę, kuźwa, usunąć tej komentarz wiadomości, co jest? Co za dzban, no właśnie. Poczekaj, muszę szybko usunąć czyjąś wiadomość. Kuźwa, nie wiem jak usunąć tę wiadomość. Zbanuj nie, wiadomości. No dobra, jak ja to mam usunąć? Dobra, dostaniesz na razie wykluczony na chwilę, to cię powinno usunąć wiadomości. Dobra. Siema. No, idę, bo Emi coś się domyśla. Cześć Marcinoszka, siemanko.
chodź. Masz pauzę zrobioną? Nie. No to Dominik wchodzi. No to zaraz wyjdzie. Nie chodź tam. Trzymaj. No jak ustygnie, to jest tak przy zmianie gry, zaraz na zmianie. Może sobie. Ale się strada. Są ser? Są ser. O kurwa. No, zaraz jest dobra. Proszę na grudówce, do narce. Co? Pani omawiam. A ja nie chcę. To zrozumienie. Prawidłowa ta robia. Prawidłowa, że dzisiaj tą herbatę to miałem sobie wczoraj. O. I jest za zimna? Herbata? Mhm. No to chcesz zrobić. Chcesz zimną zrobić. No fajdana. Jeszcze tak nie. Dobra, jeszcze. Trzymasz flagator. Ale buraczkowa wyszła dzisiaj, dobra. Czekam aż ostygnie. Pierwsza Forza była na zwykłego, tak, zwykłego Xboxa, no. Dzięki. Ale to jest aktualnie ogrywane na 360, nie? Na wstecznej kompatybilności. Ale klasyka też mam podłączonego. Ale nie mam pada, muszę iść do piwnicy po pada, bo zapomniałem wziąć pada z piwnicy. I sprawa jest taka, że też chciałem Project Gotham Racing zrobić, nie, bo to też wyszło na pierwszego Xboxa i też jest we wstecznej kompatybilności. Ale jakość wstecznej kompatybilności na 360 PGR-a jest tak tragiczna, że no musiałem się właśnie podłączyć pod... będę ją ogrywał na klasyku, nie? Jest kuźwa nie do... Nie jest akceptowalna jakość wstecznej kompatybilności tej gry. O, jestem w końcu. Bo powiem wam, że dzisiaj, od wczoraj to kurwa jestem zupny, nie? Wczoraj ogórkowa, dzisiaj ogórkowa i buraczkowa. Jeszcze jutro buraczkowa będzie. Jak dobra. Niesamowite. Jakie to dobre jest. Dobra. Mamy dwa, trzy... A, jeszcze jedno krążenie będzie, tak? Dlatego, o, i wracając właśnie, nie, że tutaj i kupiłem tego Dune Herberta na wydanie dwutomowe 85 roku. Strasznie wygląda to, strasznie wygląda ogólnie książka. To będzie takie stare, wiecie, te papierowe okładki ciężkie, kartonowe takie, nie? Ale ja lubię takie stare wydania, uwielbiam, nie? Koleś już tak powiedział, że to pachnie strychem, to już, o Jezu. Uwielbiam takie stare książki, nie? Uwielbiam, jak kupuję to tylko takie stare. Ja patrzyłem, koleś miał, gdybym kurde miał kasę, nie? To tam tyle koleś miał tych książek fajnych, takich fajnych wydań, że mówię, ja no nie wierzę. Kurna, bym tam jeszcze 4 wziął, nie? I tak tanio jeszcze sprzedawał, nie? Siema Dante. Ale dobra, niech mi to wystarczy, nie? Były też te... Ja na przykład nie lubię tych nowych wydań. Ja nie wiem dlaczego, słuchajcie. Kiedyś... na przykład stare wydania książek miały to do siebie, że ten tekst był taki... ściśnięty, nie? Krótkie akapity takie, nie? Odstępy między wierszami, nie? Bardzo krótkie takie, że naprawdę tam... Nie wiem... 200 stron i koniec, i miałeś książkę. A dzisiaj książka musi mieć 500 stron, kuźwa, a czcionka wielka, odstępy nimi między ogromne, nie? Ta książka jest wielka, nieporęczna. Ja mówię, no kurna, po co to tak drukować? A gdzie oszczędność, kuźwa, tuszu? Gdzie oszczędność papieru, kurna? No i mówię, ja pitole, no bez jajec, nie? No nie róbcie tak, nie? Mówię, dlatego ja wolę te starsze wydania, bo są chudsze, bardziej zbity tekst jest, się lepiej czyta, nie?
papier nawet jest lepszy, nie? Bo te pierwsze ten na przykład te większe książki, to przecież tu kurwa nawet jak ja wezmę na przykład tego, chcę wziąć na przykład przeczytać sobie tego tę książkę to wiecie, to o tym klaunie, nie? Ty kurwa, to jest ostatnie zakrętnie jeszcze, ale się wypierdzielił. O. I tylko że to ma chyba 800 stron, nie? To książka jest kurwa taka. Jest kurwa taka gdzieś, nie? I jak ja mam to wziąć i czytać, to przecież kurwa to mi cały plecak zajmie, nie? No, i to samo z Dune'ą, nie? Duna, nowe wydanie, kuźwa jest takie, nie? A to, co, które ja kupiłem, to jest w dwóch tomach takie. No to kuźwa, czajcie to? Dlatego ja już mówię, to jak kupuję tą starą wersję Duny i sobie będę czytał, nie? Już pierwszy rozdział przeczytałem, znaczy posłuchałem w audiobooku, ale i tak samemu sobie przeczytam jeszcze raz, nie? Bo będę bardziej skupiony, nie? Dlatego szkoda tylko, że to nie przyjdzie do mnie dzisiaj, nie? Znaczy, gdzie jest to czwartek. Chociaż może czekać, jakby to osoba wysłała w... Nie! Kurwa! Nie! Nie na ostatniej prostej! Nie! Kurwa mać! Na ostatnim zakręcie, nie? Nie! No kurwa, nie wierzę, no. Ale sfujara ze mnie, nie? Masakra. No, ja wam mogę pokazać nawet, jak mam gdzieś telefon. Pokażę, jaka to jest wydanie, nie? Och, czekajcie, tylko zerknę. Może zobaczę, czy może coś, co mi tu pokazało. O, więcej Biedronek weszło do Good to Go, fajnie. Ale ja chcę tak. Alex. Że poniedziałek i środa jest wolna. Wiem, dlatego mnie nie ma w majówce, więc też mnie to tam, wiesz. Mnie też to nie interesuje w ogóle. Co nie, to na OLX-ie robiłem, czy ja to robiłem na... Czekajcie, to chyba nie robiłem na OLX-ie, to robiłem... Czekaj, kupujesz. Nie, to zrobiłem na tym, Allegro. No taki HP Izakon Fenixa, 960 stron ma. Całą serię HP. Tak, tak, no wiem. Dlatego mówię, że tam jest masakra, jeżeli chodzi o to, nie? Z tym ilością tych książek. To już można dwa tomy z tego zrobić, nie? Jest trochę mniejsze, bo lepiej by się czytało moje zakupy. Zobaczmy. Co to jest? W toku? Aha, bo podzielili to teraz. Jezu. Czekajcie, co to jest? Czemu ja nie mogę? Czemu ja nie widzę tego przedmiotu, tej książki? Poczekajcie, coś tu jest kurwa nie tak. Moment. A, bo lokalnie, dobra. Kupione. Jest Duna, 15 zł. Będę go zobaczyć. Aha, fajnie, że mogę to przybliżyć. Ty. Mogę? O, zobaczcie. Takie wydanie Duny. Stare. Dwa tomy, nie? One są cieniutkie, nie? Książki. Bo w innych aukcjach było widać zdjęcia, one są takie kuźwa cieniutkie. I teraz pytanie. Jak mogę zobaczyć, jak to się tutaj odbywa? Aktywne ogłoszenia, wystaw, zamów, kupione. Dobra. Oczekuję na nadanie, dobra. Czyli jeszcze tego nie wysłał. No dobra, tak więc tak to mniej więcej wygląda. I powiem wam, że kuźwa jak to przyjdzie, to ojcoś, synek z ojcem będzie dłużej teraz spędzał czas. Może już godzinę jeździmy? A pitole. A, bo byśmy jeździli jakimś innym autem, nie? Chyba. No, książki. No tak, wiem. No wiem, że są większe książki, nie? Jeszcze masz rozmiarowo wielkie, nie tylko, że ilość stron, ale też wielkość ich jest, nie, inna, nie? Dlatego mówię, ja na przykład jestem, ja nie lubię takich wielkich książek, nie, czytać. Jest to fajne, bo jak to potem czytasz i tak, wiesz, kończysz ostatnie strony, to jest spoko, ale ręce bolą, kuźwa, jak czytasz, na przykład jak ja czytam w rękach, to weź trzymaj te, kuźwa, 500 stron, nie? Na jednej i 500 stron na drugie ręce. To jest, kuźwa, masakra.
tego dla mnie to jest bardzo niewygodne, nie? Ty kuźwa dziadu, zaraz ci kurwa przyhamuję. No. I spadaj. A no, wadca pierścieni jest duże. Nie! Co ty gadasz? Wadca pierścieni jest duże? Wadca pierścieni jest duże. Ludzie, trzymajcie, bo ja nie wiem. Jakie to jest duże? Zobacz. Wadca pierścieni, dwie wieże. To jest duże? Kuźwa, zobacz, czekaj. Gdzieś tu miałem Walhalę. Ją schowałem. Do porównania, żebyś wiedział mniej więcej. No ma. PS4, kuźwa. Proszę bardzo. Jak PS4. I to jest grube wydanie. Malutkie. I są trzy takie, nie? To wcale nie jest duże, to nie jest duża książka. Ty mówisz. Tekst. No zobacz. Tekst też nie jest jakiś tam mocno zaciśnięty, nie? Gdzie jesteśmy? Tutaj teraz, o. W Król ze Złotego Dworu, o. To na tym się zatrzymałem, nie? Więc nie jest to takie duże, nie? No na pewno masz inne wydanie, masz to pewnie wydanie takie to, kuźwa, A4 wielkie. To wtedy ta. No mój kolega miał te wydanie, mówię, po choler takie wielkie książki, kuźwa, robić, nie? Dlatego mówię, no jest, kuźwa, co ten, nie? Dlatego ja lubię te starsze wydania, bo te książki były mniejsze i wygodniejsze. A patrz, kuźwa, mnie hamuje, no. Tak więc mówię, no. I są tańsze przede wszystkim, bo te grubsze wydania, nowsze, to 50-70 zł. Jak patrzyłem, Duna w Empiku, nowa, wiecie, z tym okładką z filmu, tym, no, tego nowego, kuźwa, kosztowało 70 zł chyba, czy 60 zł? A tu masz 15. Kuźwa, słabo mi idzie. Jezu, jak to... Nio, to nim jak szatan! Muszę się jakoś go pozbyć, kurna. No to zamieniam jednego na drugiego, nie? Więc... Ale, kurna. Przewaga. Czy ty mnie dogania, no. A więc widzisz, no tutaj jeżeli chodzi o książki, to mówię, ja wolę te mniejsze wersje. Jak mam Ojca Chrzestnego, kuźwa, jak notatnik, nie? Jak notesik malutki. A wydania masz czasami, kuźwa, takie wielkie tego, kuźwa, że jakbyś Biblię jakąś, kurna, kupił, czy inną książkę fantazy, nie? Tamten jak poleciał, parcie, ty. Lewo, prawo, lewo, prawo. O, co za powiadomienie? Zajebiście, fajnie, lubię to. Tak, napiszę opinię, że znowu macie zajebiste jedzenie w ofercie. Tak, wiem. Ja tylko pousuwam listę zakupów. A? Teraz on kuli się nie skiepści. No, tak więc widzicie, no, ja dużo czytam ostatnio, bardzo dużo czytam, zresztą mam dużo czasu, dlatego ja mam nadzieję w majówkę, bo my jedziemy najpierw pierwszego dnia na wieś, 1 maja jedziemy na wieś, z tego co pamiętam, pewnie już mylę, ale pewnie tak, pierwszego jedziemy na wieś, od razu rano po obiadku, rano po śniadaniu, młody zje, znaczy to jest tak, młody je, potem ja jem, Emi wstaje, potem ona je, razem z Dominikiem na tym, na jakby drugie śniadanie, bo ona tam dłużej się ogarnia ode mnie. I prawdopodobnie zrobimy tak, że weźmiemy sobie, o, pojedziemy tu, tam na wioskę, się odprężyć, potem pewnie do wieczora tam będziemy siedzieć i wrócimy na noc do rodziców Emi. Wiemy, że dostaniemy teraz pokój normalnie, taki sypialniany rodziców, więc będziemy sobie, kuźwa, spali tam, że powiem, odłączeni od domowników. Ale co z tego, jak i tak o 8, kurwa mać. Zajebiście, kuźwa, nie? Ja nie zrobię tego, kurwa. To już nie ma co, kurwa, próbować. Uwielbiam, kuźwa, takie auta, nie?
Najgorsze, że jak zmienię opony, to też już jest jako kurwa modyfikacja auta, nie? Auta może by dały większą stabilizację. No i potem dwa dni jesteśmy u rodziców jej, nie? Tam drugi, trzeci. Więc ja sobie w tym dniu, oni mają fajny ogródek taki. Sobie na ten ogródek pójdę, sobie siądę na ławeczkę i sobie będę kuwa czytał, nie? Prawdopodobnie też będą coś na ogródku robić, to tam będę sobie czytał, oni będą sobie tam robić coś, nie? Chyba, że będą potrzebować pomocy, to wtedy pomogę, czy tam teściowi, czy teściowej. No więc tak, o, taki relaksik, nie? Majówkowy. Więc ciekawie będzie. Konsolę też biorę, Xbox One'a, bo tam Emi powiedziała, że jak młody pójdzie spać, tam telewizor jest, internet jest, to może by tam coś kurna pyknąć, nie? No dobra, możemy coś tam pyknąć. Nie wiem, jaka gra jest na dwóch, ale to tam... Zobaczymy. A ja bardziej będę książkowo, bo chcę właśnie wziąć te mitologii trochę. Chcę wziąć mitologii, właśnie Władcy Pierścieni doczytać do końca, w dwie wieże. Bo dawno nie czytałem. Mam wrażenie, że mi coraz gorzej idzie, nie? Z każdym kolejnym okrążeniem. I właśnie chcę wrócić do... właśnie Władcy Pierścieni, może go przeczytać. Tego Edgara Poe'a też bym chciał trochę sobie tutaj przypomnieć. Dobra, utrzymałem się, to jest najważniejsze. No i ostatecznie wtedy wziąć tego, nie? Chyba, że Duna będzie, no to już będę wiedział, co będę czytał, nie? Jak Duna przyjdzie, to soboty. Bo w sobotę jeżdżą kurierzy, więc zakładam, że w sobotę mogłoby tam coś być, nie? Ktoś tam mógłby się aktywować, jakby ta babka wysłała to, nie? Te książki. Tak myślę, czy ja może by jakieś książki posprzedawał. Wiesz, że dzisiaj ludzie to książek nie czytają tak często. Prędzej właśnie gry, nie? Chociaż powiem wam, że kuźwa, jak to, co już miało pójść, to poszło, nie? W Elixie i Elixie i Vinted. A jak na przykład chcę właśnie sobie teraz, no kurwa mać, musiał się wjebać we mnie, no. Czy ja w niego, żeby tak, kuźwa. Nie zrobimy tego, kuźwa, coś czuję. Pierdyle, nienawidzę, kuźwa, tras. Te samochodów, które się kuźwa ślizgają jak pojebane. Już mówię, no już tak obniżyłem ceny tych kuźwa gier, że kuźwa już nie wiem, co mam zrobić, nie, żeby je sprzedać. Chyba, że ludzie nie chcą tego kupić, no. Serio, powiem, ja naprawdę chcę, kuźwa, to się tego pozbyć, nie. Stwierdziłem, że wiecie, co zrobię, wezmę na Allegro jeszcze. Na Allegro wrzucę po prostu zestaw tych gier, nie, cześć Biro. Zestaw tych gier wrzucę, podsumuję cenę, wrzucę jako jedno. Spuszczę tam może z 2-3 dyszki, żeby była normalna cena i może ktoś kupi zestaw, nie? Może tak będzie lepiej, nie? Bo kuźwa nie mam pomysłu, nie? Jak opchnąć te gry, nie? Motocyklu też nikt nie chce. A już nie wiem, o co chodzi, nie? No to powiedz mi, co ty chcesz, no to wtedy ci kuźwa zatrzymam, tak? Proste. Jeżeli jakaś gra cię interesuje... cześć Patryk. Jak ci jakaś gra interesuje, to powiedz po prostu, to ci ją zatrzymam, nie? Żaden problem. Zresztą ja potrzebuję pieniędzy, kuźwa, nie? Z tym moim sercem to, kuźwa, serio, ja nie mam, kuźwa, nawet sił pójść... Poszedłem po zakupy, kurna, nie? Poszedłem na zakupy, kurwa, wróciłem do domu spocony, kuźwa, zadyszany. Ledwo oddychałem, tragedia jest, nie? Jak ja mam pójść teraz do roboty, kurwa, fizycznej, to ja przecież tam, kurwa, zejdę im, nie? Na razie nie poszukuję pracy, bo kuźwa nie mogę, nie? Ja czekam na ten... Czekam na wizytę do kardiologa. Co powie, kuźwa. Chociaż sam zauważyłem, że u mnie sprzedaż ostatnio leży. U ciebie, tak? O to chodzi? No, a dzisiaj działają, no. Ale nie działają pewnie komendy, nie? No, dzięki. Wiesz, kurwa, mnie to martwi, nie? Bo to, kurwa... Po tym strzale to, kurwa, tragedia jest, nie? Chyba, że tak, może to jest tak po defibrylatorze, to może tydzień trzyma, nie? Ale tu już zaraz będzie tydzień, kuźwa, wcale się nie poprawi... Znaczy, poprawiła się tylko praca serca, ale, kuźwa... ten... Kondycja to, kuźwa, powiem ci, zeszła, kuźwa, o... parę stopni w dół, nie? Kuźwa, dawno tak nie miałem, nie? To, kuźwa, przed kurierką to, kurna, miałem taki właśnie zadyszki, kuźwa, i tego, nie? Kondycja aż tak szybko nie pada, kondycja się traci, kuźwa, po paru miesiącach, a nie, kuźwa, po tygodniu, nie?
tego mnie to martwi, nie? Czy tak jest? Trochę wystawionych rzeczy, ale średnie zainteresowanie z tematami. No tak, no u mnie to samo, nie? U mnie to, co miało pójść, to poszło, nie? No kurwa, leki jakie biorę? Proszę. Cały zestaw, kuźwa. Iż kurna, pójść do lekarza, który przypisał mi leki i nie brać tych leków? To dlatego, może ta. A co jest najlepsze? Kurwa, rozjebali mnie ci w szpitalu, nie? Wypisali mi, powiedzieli, że mam jeden lek na rozrzedzenie krwi, nie? Na rozrzedzenie krwi tabletki, które zapobiegają tego, że nie będę miał zakrzepów, nie? Żeby tam się nigdzie nie dostał zakrzep żaden. I wiecie, co się najlepsze okazało? Że oni mi kazali brać te tabletki przez miesiąc, a wypisali mi receptę na 14 tabletek, nie? Co jest, kurwa, jeszcze najlepsze? Te 14 tabletek kosztuje 130 zł, nie? Czyli jeszcze muszę 130 zł, za tydzień będę musiał kupić za 130 zł tabletki na krew, nie? No pierdoleni oni są, no nie mogli mi wypisać, kurwa, całe, a kuźwa tabletki, a dwa razy tyle, a opakowanie właśnie te tam 300, nie? 30 tabletek, kuźwa, kosztuje 20 zł drożej, nie? I kuźwa, ja w aptece mówię, ale kurwa, jak to, nie? To nie może pani mi dać tej większej? No nie mogę, musi pani znowu do lekarza, do internisty, który przekaże panu do kardiologa, żeby przepisał tego. Mówię, no chyba ich pogięło, kuźwa, nie? Ja tu, kuźwa, wyszedłem ze szpitala, kuźwa, kazali mi to wziąć, żeby, kuźwa, mi zakrzepicy nie dostał, nie? I wiecie, no i kuźwa, ty, i oni mi jeszcze małą paczkę dali, no kuźwa, zdzierstwo, nie? I kuźwa, jeszcze bez dodatków, bez żadnych, kuźwa, zniżek, nic, nie? No kurwa, nie? Ja mówię, no nie będę czekał, bo to był, wiecie, to była sobota, nie? Czyli do lekarza się dopiero w poniedziałek, zanim, kuźwa, jeszcze się, czy w poniedziałek jeszcze bym się w ogóle dostał do kardiologa, nie? Wiecie, w poniedziałek, kuźwa, wtorek założyłbym, czy to, kuźwa, ja bym już szedł, kuźwa, jakbym tych tabletek nie wziął, nie? Dobra, da pani to, kuźwa, bo to, kuźwa, patafianstwo, po prostu, kuźwa, patafiany, nie? Ja się tak wkurwiłem, że masakra, nie? I muszę teraz zbierać pieniądze też na tabletki, nie? I wiecie, i kurwa, i masz, nie? Dlatego mówię, ja już wziąłem, siadłem z Emi i wszystkie te nasze aukcje zrobiliśmy i wszystko obniżyłem, kuźwa, już na graniczne minimum, nie? Kuźwa, już tutaj ręcznie niżej już nie zejdę, ewentualnie jeżeli ktoś będzie chciał kupić, będzie chciał być zniżkę, to poproszę, to kup jeszcze jeden przedmiot, to ci zniżę parę złotych, nie? Bo to się, kurwa, niżej już nie sprzedam, nie? No chyba, że chodzi o Elixo, tam też ewentualnie jakieś negocjacje wchodzą, nie? Ale tragedia, nie? Możliwe, nie? Moje tabletki ostatnio 3 zł kosztowały, a niektóry zryczał ten masakra. No, słuchaj, ten, z rodzicami gadałem, to tata poszedł wykupić leki, kurwa, zapłacił 900 zł. No wiem, ja też miałem te przecież z rok temu, czy dwa lata temu zastrzyki w brzuch sobie waliłem, nie? Na też na rozrzedzenie krwi. To też tam, kuźwa, napieprzało się. No, jak ja się dowiedziałem, ile ty wydałeś na to? Co to, kurwa, są za leki, nie? I kurwa, macie, nie? Dobra, na szczęście była normalna droga. Wypierdalaj, dziadu. No, jak dowiedziałem się, on 900 zł za leki, ale to są takie leki, wiesz, i on tam na parę miesięcy ma, więc to jest, wiesz, to o tyle dobrze, nie? Ale kuźwa, weź tyle. Ja bym miał, kuźwa, takie leki wziąć, to ja bym, panie, ja to mogę na raty wziąć? Serio, kuźwa, ja bym 900 zł, mówię, to ja nie kupię, nie? To ta pani to najważniejsze, nie? To kurwa masakra. No ja mam, że kuźwa tragedia, nie? Ale nic, no to trzeba, nie? Mówię, ewentualnie to, kuźwa, konsolę jakąś sprzedam, nie? Ewentualnie. Tego Sirius S'a albo, kuźwa, One X'a, nie? Nie mam pojęcia. Zawsze to jakieś, kuźwa, dodatkowe paręset złotych, nie? Nie, motocykl nie poszedł. Wiesz, na co, wiesz, myślę, dlaczego nie poszedł? Bo przede wszystkim ubezpieczenie. A, właśnie, muszę jutro zapłacić ubezpieczenie, nie? 115 zł, to jest jedna rata, nie? Muszę ubezpieczyć motocykl, bo motocykl 28 kwietnia, czy tam 29 kwietnia jest
ważne, nie? To raz. I co? I przegląd trzeba zrobić, nie? Więc muszę też kurwa przegląd zrobić. To jest co? 100 zł. Kurwa załam, nie? I pewnie mi się wydaje, wiesz, że ludzie czekają, aż po prostu zrobię przegląd, nie? I wtedy dopiero się rzucą, nie? Jak kurwa będą chcieli negocjować, mówię, pierdolę. Było, jest za 11 tysięcy wystawione. Zadychę, chciałem dać, ale to było przed tym, przed ubezpieczeniem i tym, mówię, to kurwa 500 zł mogę opuścić. No tak, tylko że wiesz, chodzi o to, że ja chciałem ten motocykl już tam 2 tygodnie wisi, nie? I chciałem to, żeby ktoś go kupił przed właśnie tymi rzeczami, żeby on sobie sam wybrał tego, żeby sam sobie wybrał ubezpieczyciela, tak wiesz. A tak to z tego, co się dowiedziałem od babki, to teraz jak ja tak kupię, no to teraz ten ubezpieczenie będzie musiał zapłacić ten, kto go kupi, nie? Dlatego chciałem jak najwięcej rad zrobić, ale ona powiedziała, że za taką, tam wyszło chyba 200 zł, nie? Tam 180 zł chyba, nie? Ale powiedziała, że nie może więcej rat rozłożyć niż tylko dwie, więc tylko dwie, więc jedną zapłacę, a drugą zapłaci sobie kolej za pół roku, nie? Jak kupi. A ten przegląd muszę zrobić, nie? Więc przegląd jest do 8 maja, nie? Więc akurat tyle. Termin zapłacenia za ubezpieczenie jest do 10 maja, więc na razie mogę się wstrzymać z zapłaceniem tego, nie? Ale kuźwa, no teraz muszę znowu stówę, no, kolejną stówę wybierać, nie? Czyli wychodzi ile? 300 zł muszę mieć teraz tak, na leki i na motocykl, nie? Zajebiście. No, bardzo ciężko sprzedać motocykl, nie? Słuchaj, ja jeszcze obniżyłem cenę o 1000, nie? Z 12 do 11 zjechałem, nie? A jestem skory, byłem skory do pójść nawet za dychę, nie? Ten motocykl. Jakby dzisiaj do mnie koleś zadzwonił, mówi, dobra, tylko musisz to wziąć dzisiaj albo jutro, bo ubezpieczenie się kończy, nie? Chyba, że dasz mi, chyba, że zapłacisz dzisiaj, to dzisiaj ubezpieczę ci to, opłacę to ubezpieczenie i to będzie w cenie, nie? I już. To wtedy tak, ale inaczej nie da rady, nie? No to jakiś, to jest ten? Jak ja nie lubię Silverstone. No, więc powiem wam, że naprawdę, kurwa, ja się myślałem, że wystawię ten motocykl i się ludzie na niego rzucą, nie? Kuźwa, on jest, nie wiem, ty, albo jest w za dobrym stanie, znając moje szczęście, to jest w za dobrym stanie, za bardzo zadbany i za drogi, nie? No w tym motocyklu nic nie trzeba robić, kuźwa. Jedyne co, to tylko głośniczek wymienić do klaksona, nie, bo przestał działać. I tylko to, i kuźwa, to, a klakson taki kosztuje 30 zł. I tyle, nie? I tylko to jest do zrobienia, oczywiście wpisane jest to w tym, w tej informacji, i tyle, nie? I siadasz i jedziesz, kuźwa. Nowy akumulator jest wstawiony, słuchajcie, nawet. Kupiony parę tygodni temu, więc kolejny wydatek, kuźwa, nie? Ale przez to, że ja... Nie przez to, że ja akumulator wymieniałem rok temu. A kuźwa okazał się wadliwy, nie? Znaczy za mały okazał się. Koleś mi zamiast wymienić na taki sam, to mi kuźwa zmniejszył, bo ja tego nie zobaczyłem i dopiero... I dosłownie jest na 4 odpalania motocykla, nie? I w piątym odpaleniu motocykl już kuźwa nie chce się odpalić, nie? Taki kurwa specjaliści w sklepie, kuźwa. Interesy? Próbuję sprzedać motocykl. Tylko, że nikt tego nie chce, motocykla. Ja pitole, znowu przegram, ty. Przewalone mistrzostwo, powiem wam. To kurwa, zacząć... Jest, czekajcie. Nadsterowny, tak? Auto jest nadsterowne tutaj. Wczoraj lekcja była, to chyba nadsterowny jest, jeżeli tak miota nim jak szatan. Że dupa ucieka. Jaki masz moto? Honda CBF 600 2004, 5 rok. Czarna, ładna, zadbana. Dorzucę nawet, kuźwa, plecak taki na motocyklowy. O, tu masz nawet tutaj, o, nawet wysyła, tu widzę, Patryk, ci ofertę. Jak jesteś moim widzem tutaj, to nawet ci, kuźwa, nawet te 11, nawet dyszkę ci dam, nie? Za niego. Znaczy, za dyszkę jest twój.
No nie dogonię go już, nie? Ewentualnie jak zrobię jakiś błąd, ale wątpię, że on to zrobi. Jaki czas jest do niego? 5 sekund gdzieś pewnie. Uźwa. 3 sekundy. Siema, Siów. Czemu nie prowadzisz? Bo nie umiem. Od kiedy? Kuźwa, od 3 tygodni, 2 tygodni. I już była obniżka ceny, nie? Też. Parę dni temu. Lajki spadły, było 11, jest teraz 9 chyba. Ja mam ci tam kliknąć na Vinted, chciałbyś? A, na giveawaya, ta. Dobra, ale wejście do giveawaya jest kuźwa 10 tysięcy złotych. I ten, kto ci co przegrają, mają zwrot hajsu, a ci co wygra, nie zyskuje, zamienia 10 tysięcy na motocykl. Pasuje taki próg wejścia? Czy już peniasz? Speniałeś, powiedz, speniałeś po prostu, kurna. Lepiej, za darmo, nie? Na chorą córkę, kuźwa. Na Ukrainę, nie? No dobra, to masz donaty, wpłać dyszkę i... Chociaż nie, bo dyszka plus podatek, żeby nie był stratny. Jest twój. Co, Patryk coś kupił? Co tam za Vinted było? Co, że się już tam kuźwa kombinuje? Co to za co tu się dzieje? Co, wykupiłeś wszystko? Cieszy mnie to. Ile wyszło? 21,37? Kurwa, nie wygram tego znowu, nie? Ja pitole, ty. I straciliśmy ile? 6 minut, tak? Plus 2 minuty, 8 minut. Znowu. 120. No i git, fajnie. 3 gry na jedno. Dobra, okej. No to pewnie jutro wyślę. Fajnie, bo jutro też idę rano. Po co się miałem? Ale jutro, idę jutro na pocztę to i zajdę do paczkomatu, to ci wyślę jutro rano. No i tak się robi interesy, moi drodzy. Zapraszam. A że jesteś moim widzem, to dostaniesz też naklejki z Dragon Balla. Będzie na leki, albo na ubezpieczenie, albo na przegląd. Jo, dzięki. Thanks. Co? A co sobie wpiszesz, które są zajebiste? Polecam. Co? A, naklejki, dobra, okej. No. Jeszcze ich trochę mamy, spokojnie. Można powiedzieć, starczy na każdego, kto się... No, szkurwa nie wyjebie na jebanej trasie, no. Co, dobra, dojedziemy do końca, szkoda pieniędzy, nie? Nie wiem, co ja mam, kurwa, zrobić. Kurwa, tego, kurwa, nie zrobię teraz. Czy to auto, kurwa, się tak prowadzi mętnie, że to, kurwa, tragedia, nie? Ja od razu sprzedam to auto, kurwa, jak to zrobimy. Zobacz, kurwa, nawet na prosto nie potrafi jechać, nie? Kurwa, na zakręcie już mu dupa leci. Jest! Nadsterowny. Silverstone nie lubię, też tego toru, jedyna wersja krótka. Silverstone najgorszy tor, bo ja właśnie, no. Też go nie cierpię, nie? Mam wrażenie, że to kuźwa jeździsz po lodzie, nie? W każdej grze kuźwa to po tym torze jeździsz jak po lodzie. Strasznie mnie to wpienia w tej grze. I w ogóle te kuźwa, takie jest powolne wszystko, to... Nie.
I repeta. I znowu to samo. Na tym torze zawsze Hamilton się lansował. No bo to jego rodzinny tor tak naprawdę, nie? To jest raczej, nie? Bo on jest Brytyjczykiem, no to kurna. Jest Brytyjczyk, to się chwali. Poczekajcie, okna nie otwarły, otworzyłem już mi się kurna. Więc tu wiesz, to jest zrozumiałe, że on się lansuje na tym torze, nie? Bo jest u siebie, tak? Jakby Kubica w Poznaniu na torze kuźwa startował, to też by się lansował, jakby były zawody, nie? W Poznaniu. Musimy się skupić tym razem. Jak tam SUV ten? Offroad, coś tam, World Tour, coś tam, offroad. Przeszedłeś czy nie przeszedłeś w końcu? I tak powiem ci, lurkowałem przez większość twojego streama, bo tam i młodym się zajmowałem, trochę ogarniałem pokój. Więc tak powiem ci, że... szanuję cię za to, że dałeś radę tak daleko zajść w tej grze, bo ja powiem ci, że tą grę kuźwa to... ani na PS2, ani na Xboxie to kuźwa tego się grać nie dało dla mnie, nie? Jeżeli chodzi o sterowanie, więc i tak jestem w szoku, że tyle żeś przetrwał, nie? Więc szacun dla ciebie, nie? Zresztą masz taki challenge, no to się rozumie, że musisz wszystkie krapy przejść, nie? Ale ktoś kuźwa albo rozlał ropę, albo kuźwa, odpala grilla kuźwa benzyną. Wali taką kuźwa tą. Zajeżdża taką rafinerią albo stacją paliw. Ła mi się kuźwa odbija po tych kurna zupach. Widać, że słonecznie u ciebie, Kudi. No jest, słońce świeci, no. Nie powiem, że mnie to cieszy, bo mnie wkurzało oczywiście. Słońce wychodzi tylko wtedy, kiedy dosłownie jest przed oknem u mnie, nie? I zawsze wali mi po oczach. Rano to kuźwa ciemno, potem jest po południu i cały. Jak słońce jest tutaj już, no wiecie, że odsłonił roletę, to by mi po ryju leciało, nie? I tak jest zawsze. Na szczęście mam te fajne rolety mocne. Więc to tak nie... nie ma tragedii, nie? No, na razie dobrze, do momentu jak się nie zagapię i nie wypadnę poza trasę. Oj, już kurwa, już się... Na prostej drodze się kuźwa waha, nie? Tak więc no, w ogóle ciepło by dzisiaj było, nie? Bo poszedłem na zakupy i po te paczki z... Too Good To Go, to powiem wam, że naprawdę spoko, nie? Że się szło to ogarnąć fajnie. Ciepełko, wiaterek taki leciutki, nie? Naprawdę powiem, że fajnie. Oby w majówkę walnęło ładną pogodą, bo planujemy z teściem pójść sobie na ryby, jak będziemy na wsi, nie? Tam do tej sadzawki wujka. Może na jakiś czas odpuszczę sobie obecny stream z JRPG-ów i ogarnę ogrywanie obecnie gier z PS1. Wal, słuchaj! Zawsze to będzie, wiesz, jakaś odskocznia dla ciebie i dla twoich widzów, bo niektórzy też mnie też narzekają, że kuźwa, ciągle wyścigi, ciągle same, cały czas grasz w te same gry. Ciągle Tomb Raider, Crash Bandicoot, no. Przyjdzie ci taki kuźwa i ci głupio potem, że masz wrażenie, że jesteś nudny. Gdybyś się jeszcze przejmował opinią, to by cię to uderzyło, tak? To ogólnie to... Też tak czasami dobrze, wiesz, odłączyć się, nie? Tak jak ja kiedyś robiłem streamy ciągle z Dark Soulsów, mi się tak Dark Soulsy podobały, to też ludzie wchodzili i potem wychodzili, nie? Bo ile można grać z Dark Souls. Zawsze mi to rozwalało, bo na przykład wchodzę do takiego streamera, oglądam rano Sea of Thieves. On kuźwa od, nie wiem, bo to Amerykanin, to on tam, wiecie, jak ja wstaję, to on tam już kuźwa ma pół dnia, nie? I ten, i na przykład on tylko Sea of Thieves, nie? I kuźwa ty wczoraj, czy przedwczoraj oglądałem go rano, kuźwa, skurkowany, on tylko gra, nic, on tylko siedzi, znaczy on tam ma skilla, no nie powiem, nie? Ale ma taką widownię, że cel nowych subskrypcji u niego było 50, to kuźwa, jak zaczęli mu giftami sypać, to kuźwa walnęło 350, nie?
Ja pitole, nie wiem, zobacz mi 350 subów, nie? Chłopak, kuźwa, nowych, nie? No to fajnie, no to kuźwa, same gifty same, tylko 50, 50, 50, 50, nie? Mówię, kuźwa mać, co to się dzieje, nie? Ameryka, nie? Więc jak potem policzyłem, to jest, czekajcie, ile jest? Ile kosztuje? 5 zł, tak? Kosztuje subskrypcja chyba, tak? Czy 5 dolarów? Czy nie pamiętam, 5 dolarów chyba, tak? To 25 zł gdzieś, czy tam 20 zł, nie wiem, już to dolar stoi. No kuźwa, jak tam 350, tam tego, to mówię, ja pierdolę, zobaczę mi. 350, już mamy spokojne życie na przyszły miesiąc, nie? Mówię, kuźwa, patrz, czemu ja nie jestem, kuźwa, czemu ja się w Ameryce nie urodziłem? O właśnie, udało mi się ogarnąć paczkę z Biedronki, z Too Good To Go za 12 zł. W środku dwie maliny, cytryny oraz polędwiczki. Ale jak dwie maliny? Rozumiem, dwie paczki malin, tak? O co ci chodzi? Polędwiczki z indyka. No powiem ci, że tak trochę średnio bym powiedział, nie? Dwie paczki malin, dwie cytryny, polędwiczki z indyka. No, ja dzisiaj byłem, dwie paczki wziąłem z Carrefoura znowu. I tak, w obu, mówię co było w obu, były ćwiartki z kurczaka i pałki z kurczaka, czyli te podudzia, tak zwane udka. Była jedna papryka, jedyne warzywo jakie było, pełno śmietan, śmietana dwunastka, kuźwa, to kuźwa tam chyba cztery są, nie? Jakiś tam jogurt waniliowy z takimi drażetkami, takimi jakby M&M'sami, dwie sztuki, taki jogurt ryżowy z morelą chyba, co tam jeszcze było, dwa chleby. To się zaskoczyłem pozytywnie, bo właśnie miałem chleb kupić dzisiaj, więc sobie odpuściłem. Dwa chleby były, paczka parówek. Czekaj, paczka parówek. Co tam jeszcze było? Jogurt naturalny. O tych właśnie z tymi M&M'sami to też mówiłem. Coś jeszcze było? A! I w każdej po kostce sera, czyli dwie kostki sera, chyba coś jeszcze było chyba, próbuję sobie przypomnieć, co tam było jeszcze. Nie no, powiem ci, ten Carrefour, co ja tam jeżdżę, to kuźwa, naprawdę, oni mają takie kartony, czekaj, zaraz ci pokażę, ale te kartony trzymam na paczki właśnie, albo na figurki, albo coś, nie? Słuchaj, są takie... Taki karton żarcia dostajesz, nie? On jest tak wypełniony na maksa, nie? I coś takiego, takie dwie paki dostajesz, nie? No już mam takie cztery kartony, plus jeszcze tam dwa czy sześć takich kartonów, nie? Więc mówię, jak będzie figurka jakaś, to ja to wezmę góra, dół, bok, zakleję, kuźwa, żeby to się jeszcze miało miejsce na to, żeby się, kuźwa, jakby ktoś tam chciał kopnąć, to żeby się nie przebił przez właściwy karton, tylko ten karton właśnie wypchany. No, powiem ci, że naprawdę dużo i tam jest dużo ludzi, nie? Czekaj, kiedy ostatnio byłem tam? Przedwczoraj chyba, tak. Jak przedwczoraj byłem u nich, nie? To jak dostałem, to kolejka taka się ustawiła, nie? Że dosłownie, kurwa, tam chyba 5 czy 6 osób czekało, nie? Oni tam zazwyczaj takich kartonów mają cały wózek, nie? Tego jedzenia, nie? Ja mówię, teraz ja to wezmę, nie? Kiedy będziesz pakował paczkę? No ja jutro rano pewnie ogarnę, nie? Jak będę szedł na pocztę. Jak będę szedł na pocztę, to nadam wtedy, nie? Więc jutro. Znaczy dzisiaj, znaczy teraz już nie będę pakował, czyli będę pakował rano. Paczkę. No jutro, druk, jutro. Na spokojnie. I co jeszcze chciałem? No i powiem ci, że naprawdę mają dużo, nie? Bardzo fajne tego. Bardzo fajne paczki robią, nie? I robią tak właśnie, żebyś miał co do gara włożyć, nie? Dlatego wiesz, no raz mówię, w ostatnim to mówię, było, w dwóch paczkach mieliśmy te części kurczaka do rosołu, nie? Na rosół, nie? Tak, klatki takie, wiesz, to. I w jednej paczce były kiszone ogórki, żeby zrobić sobie ogórkową, a w drugiej były buraki. Był burak świeży i burak taki suszony, nie? Do zupy. No kuźwa, i wiesz, i wkładasz to tylko, i włoszczyzna taka mega, nie? Więc wiesz,
Możesz sobie z tego zrobić zupę, nie tam, że kurwa masz i jeszcze musisz dokupować, nie? Więc to jest zajebiste, że te dziewczyny tam, co to składają, naprawdę robią to z głową, nie? Że nie robią takich, wiesz, z dupy, nie? Ja nie wiem tylko, co ja ze śmietany mam zrobić, bo kurwa, tych śmietan się u nas tyle... Co można zrobić ze śmietany, słuchajcie? Bo powiem wam, mamy tyle kurwa śmietan, dwunastek, kurwa osiemnastek. Ja nie wiem, co z tym zrobić, nie? Nie mam pojęcia. Chyba nie chcę, żeby się to zmarnowało, nie? Może w koszalin też się ogarnie. Nie, te biedronka jest i inne... No powiem, dzisiaj dostałem wiadomość, nie, że coraz więcej biedronek się tutaj dołącza do tej Too Good To Go, nie? Truskawki ze śmietaną. Racja, bo ja mam jeszcze słoiczek od teściowej, truskawek takich, wiesz, to też byłoby dobre. Tak samo jak jogurt naturalny, to wiecie co ja robię? Jak mam jogurt naturalny, wziąłem, też miałem sobie truskawki, zrobiłem, nie? Zrobiłem sobie truskawki, te takie, wiecie, weki, nie? Truskawki, nie pamiętam, z czym ja jadłem te truskawki, z makaronem chyba sobie zrobiłem. Tak, makaron został, to co wziąłem to i też z mlekiem, czy ze śmietaną co zrobiłem, nie? Zjadłem, ale ten sok, co został z truskawek, zostawiłem, nie? I sobie właśnie, jak był jogurt naturalny, to ten jogurt naturalny otwierałem, trochę go zjadłem i wlałem sobie tego soku z truskawek. Sobie wymieszałem i od razu był inny smak, nie? Taki truskawkowy. I dzisiaj dopiero go skończyłem, nie? Dzisiaj? Czy wczoraj? Wczoraj go skończyłem. Ewentualnie trochę wody dolewać do śmietany i próbować naleśniki kręcić. U mnie jogurt naturalny idzie tam, gdzie inni dają śmietanę. Nawet do mizerii. No, no też na jogurcie naturalnym też fajnie, nie? No właśnie, ma naturalny jakieś tam te... A, jeszcze był jogurt Yogobelli, taki mały. W tej paczce. Śmietane, o, śmietany były dwie. Dwunastki. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, no ale mówię, no to kurwa, tego jest srogo, nie? Dlatego mówię do Emi, nie? Ty, kurwa, bierzemy już nie jedną, a dwie paczki, nie, od razu. U nas to się nie zmarnuje. Aczkolwiek nie, dzisiaj wywaliliśmy jakiś ser pleśniowy, nie? Ja tego nie jem, ona tego nie je, więc ser pleśniowy wywaliliśmy, nie, dzisiaj. Jedyna rzecz, która nie została zjedzona przez nas z tych paczek, nie? Jako jedyna. Makaron z sosem na bazie śmietany i papryki. Okej. Okay. No papryczkę mamy, ale ta papryczka jest taka mała, nie? Dosłownie, kurwa, tam. I taka pognieciona już, że tak powiem, zmarszczona mocno. Jeszcze rzodkiewki mamy z poprzednich paczek, kurwa, to też do kanapki się wrzuci gdzieś, nie? Rzodkiewek mamy dwa pęki, dzisiaj trochę zjadłem trochę przed streamem, nie? Specyficzne mi też nie... Ja nie lubię, ale w ogóle ja jestem serowy, nie? Teraz też Emi powiedziała, zrobię sobie te takie, te kanapki w... Jezus Maria, jak to się nazywa? A te kanapki takie w tym, to się ściska i takie grzanki, nie grzanki. No nieważne, no i tam to zrobiła i tak wziąłem, chcesz to weź, nie? Wziąłem, kurna, tak, no to kurwa, sam ser? On mówi, no, o, żeś mnie załatwiła. Ale zjadłbym, no co miałem nie zjeść? Takie czasy, że je się wszystko, nawet to, czego nie lubisz. Słuchajcie, o, co był, salceson? Salceson dostaliśmy też w tej paczce poprzedniej, nie? Dwa dni temu. Nigdy w życiu salcesonu nie jadłem, nie? Mówię, kurwa, to obrzydliwie wygląda, nie? Dobra, spróbuję to chociaż, nie? Ty, ja to zjadłem, spróbowałem. Zajebiste, nie? Jaki czad, nie? Ty, opierdzieliłem, nie? W jeden dzień. Bo trzeba było chleb zjeść, bo chleb już się twardy robił. Więc kurwa, jak ja to, kurna, opędzlowałem. Nie, chyba się na salceson przeniosę. Tak. No, a potem przeczytałem, jaki jest skład, co tam jest w środku, mówię, o kurwa. Ups, a mnie, dobra. Co ci nie zabije, to cię wzmocni, nie? A więc powiem wam, że no... Naprawdę, są to zajebiste paczki, nie? I porównanie, teraz zobaczcie, teraz mogę porównać, bo dzisiaj byłem też w Biedronce na normalnych zakupach, nie? Tylko, że no, powiem tak. Bo ja tam poszedłem, bo była promocja właśnie obiadków dla młodego, nie? Tam trzy słoiki i czwarty gratis, nie? To wziąłem od razu, bo że będzie majówka, no to mówię, to wezmę na drugą kartę, drugie cztery, nie? Więc żeśmy sobie ogarnęli sobie... Ogarnąłem, mówię, dobra, to pojadę, wezmę, od razu kupię te rzeczy, które nam brakuje. Tam masło mi brakuje, margaryny. Wiecie, takie te zwykłe, takie, wiecie, rzeczy, które się zużywają normalnie w domu, tak? I kuźwa. Czekaj, co ja kupiłem? Masło, margarynę, olej. No te słoiczki. To tam za 3, za komplet 22 zł.
Chleb tostowy. Chleba nie kupiłem zwykłego, bo były w tych paczkach. Coś jeszcze było, już nie pamiętam co. Dżem. Majonez też w promocji, zadychę. Duży taki, 0,8. Jakoś tak i zapłaciłem za to niecałą stówę, nie? I to są tylko rzeczy takie, to wiecie, tylko tak, no dzieciaka nie liczę, no to odejmijmy 44 zł, czyli to jest 56 zł, tak? Wyszło mniej więcej. Siema, Recuch. Czyli takie 56 zł. Czyli 56 zł zapłaciłem za bez syna, tak? I chociaż tak, odejmując majonez, słyszę, to wszystko jest takie, nie, no dobra. Ale zobaczcie, wszystko dodatki to są, nie? Tak naprawdę, co? Masło, tak? Do smarowania, margaryna. Też margarynę kupiłem, kurwa, taką, wiecie, wielką, półlitrową chyba, czy coś. Za 6 zł. I ten, i w ogóle wbiło to do tego, że... jak to? Czekajcie. I że tutaj za 24 zł mamy, kuźwa, żarcia na 4 dni. A z drugiej strony, to za te 50 zł, tam te 56 zł, to mamy tak naprawdę... No, syn to ma, kuźwa, żarcia na... Chyba tydzień, nie? Teraz. My mamy na parę dni. No i te dodatki, oczywiście to się tam nie zmarnuje, bo to tam chleb wpierdzielam cały czas. Ty, słuchaj, miata wygląda. Co tam, Recuchu? Co tam, jak tam? No i mamy to w końcu. Kuźwa, tu jest zrobione. O, S-klasse. Co mamy do S-klasse? Cześć, Krycha. Teraz idziemy na koniec, bo tam są, będą te lepsze S-klasse. O, i właśnie jest ten. To S4, S3, S2, S3, S4, S3. No to co, bierzemy tego, spróbujemy to, nie? S2. Zobaczmy, jak to leci. A powoli do przodu, nic specjalnego w sumie. No dobrze, dobrze. Uźwa, znowu dużo. Słuchajcie, bo my już to gramy prawie 2 godziny, nie? Uźwa. Dead Island ukończony, wszystkie 134 questy. Brawo. Jak gierka w sumie? Jak się podoba? Jedziesz New Game Plus? Bijesz do maksymalnego levela, czy nie? Który level miałeś, kończyłeś grę? Ja miałem 30 któryś. 34 chyba. Pagani Zonda, o to sobie chyba pojedziemy, nie? Ferrari F50. TVR, no ho, zaraz zobaczymy, który będziemy. 37, no to tak, czyli standardowo, no. Ziomek w robocie też mi polecił z takiej, a Foodsy, tak, no mówi, że w piekarni miał paczkę za 10 zł, a produktów, tak, no to tak, na tej samej zasadzie działa, na tej samej zasadzie działa właśnie Too Good To Go, nie? Też na przykład z piekarni mam 15 zł, paczka za 40, nie? I kuźwa, mówię, no ostatnio żeśmy za te 15 zł, tam za 14 chyba, za 15 zł to się kuźwa tak uzbierało, o kuźwa, uzbierało się 2 chleby, pączek, bułka i chyba tyle, nie? Więc tak, tak dobrze, nie? Ogólnie grają Bulgarii 7,5, to tak wysoko niż oceniali ją wcześniej recenzenci. Ja w ogóle też tak gdzieś około jakoś takich oceniam. A więc to po latach, nie? Kurna mać. Będzie prosto. Co on już? Co on tak go kurwa? Miota czy wpadł w poślizg? A rzuca też nim kurwa dupę jak. No teraz się robią te trudne zawody. Jak jest S-ka, to można by ją stuningować na przykład to autko. Silnik się psuje kurwa. Za wysokie obroty chyba go wprowadzam. Na razie. W ogóle on nie jedzie prosto, to on sam skręca, kuźwa. Lubię takie auta, naprawdę, uwielbiam. Po tym Shelby, kuźwa, to już, wiesz, już mi się kurna nie chce. Zobaczcie, nie, one za szybcy są chyba już na mnie. Na prostej mnie robią. Szejch. Jak zrobię na wrotce.
Aha, coś tam, oho! Ciekawe rozwiązanie. Jak się tego dogoni, to było fajnie, nie? Tam ci się zablokowali na... Jedyny plus tej Forzy to to, że kurwa przeciwnik robi błędy, nie? I to jest zajebiste. I to dosyć często robią błędy, nie? Wypadnie, gdzieś walnie, przytnie, uderzy, nie? Obróci go. Wypadają, w ogóle wyłączają się z tego. Wypadają z tego, w ogóle z konkurencji. O, ledwo, ledwo wyjechałem, kurwa, teraz tutaj dziabną. Nie, nie, nie dogonimy go. W ogóle to auto, kurwa, mówię, on jeździ, kurwa, jak chce. Dobra, wychodzimy. O, korek nad Zakopanem, no. Tylko pod koniec już na odpierdol robili puste kwadratowe pomieszczenia były i nawet znalazłem okno i widać było puste pustkę deweloperską. No, 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 no. Było, było coś takiego, też pamiętam, nie? Też mnie to wkurwiło, że już takim się, kurwa, nie chciało. 50 samochodów jest dostępnych. A, bo to są te nowe wyścigi. Dobra, okej, okay, dobra. Dobra, dobra, bo to są te wyścigi, które teraz odblokowaliśmy. S3 mamy. A1. S3. 50 auto chyba wszystkie, poczekajcie. S4. S3. Gdzie to było S3? O, Pagani Zonda. Zobaczmy, Pagani Zonda. Zobaczymy, co to będzie. No tak, to już jest godzina 50, więc to raczej już nic z niego nie zrobimy. O tym mówiłem, jak mówiłem, taka dróżka mała. Cześć, Jalapeno. Zaraz będziemy się przerzucać na PS1. I tego Syfona ruszymy. Tam dużo mi też nie zostało do końca, chyba 4 misje. O, Ferrari widzę, Tuscan. Daj, urwie miodu. A wiesz, do czego te czaszki były? Znalezione dwa... tak, do sekretów deweloperskich. Konkretną, tak, bierzesz czaszkę, znajdujesz ją i musisz ją wstawić do takiego... czaszki znajdujesz i te czaszki wkładasz do specjalnych takich... to powiedzieć... takich ołtarzyków z czaszkami, nie? Jedna była, pamiętam, w supermarkecie, gdzie miśki były tak ustawione charakterystycznie. Jedne były w drodze do policji, gdzie się szło tunelem pod tym kanałami. Wchodziło się na górę i był taki nasypany, czaszki były nasypane z gwiazdką w dół. To tam też dawałeś. Dobra, już zaraz idę mi. To tam była jedna czaszka, druga była w bunkrze. Jedna była w bunkrze w tym na początku mapy. Druga była. Jeszcze ona była 5 ich jest, czy 6, nie? Cały czas kupa, dobra. To poczekajcie sekundkę. Zaraz przyjdę. Więc trochę tych czaszek, bo i dostajesz, wiesz co? I dostajesz jakieś tam kuźwa, potem idziesz i tworzysz sobie jakieś tam zajebiste, wiesz, pięści, na przykład rękawice, które kuźwa tam, wiesz, kolesie po prostu odpadają, jakieś kurde super miecz, jakieś coś tam, takie fajne rzeczy, nie?
Dostajesz. A, buraczkowa. Buraczkowa, jasne dresy, jasne to już czuję, że będzie wesoło, nie? Dobra. Mówię tak, muszę coś wymyślać, co wstawiać w momencie, kiedy na przykład coś jem albo cokolwiek, nie? Coś musimy wymyślać, nie? Nie może być tak, że wy kurwa siedzicie, patrzycie na ekran. Będzie brudno i czerwono, ta. I powiem tak, te suszone buraki, kurna, nabrały teraz, wiesz, rozszerzyły się takie jeszcze więcej, się zrobiła tak zupa taka, więcej buraków niż samej zupy. Zajebista. Kiedyś stare recenzje puszczałeś. O dobra, ty. Też ty bardzo, nie? Zobaczcie. Krycha, stary widz. Kuźwa. Git? Ach, po chuja gita chce. Nie, nie, to restart, kuźwa. Sam się, kuźwa, zrestartnij, kuźwa. Mózg sobie zrestartuj, kuźwa. Czekajcie. Już wam wrzucam stare recenzje. Ty, dobry pomysł. Dajesz programowanie. No, czekaj. Tylko co ja mogę wam wrzucić jaką recenzję? To najpierw zrobimy sobie tak. Dajcie mi coś znaleźć. Treści. To będzie recenzja. 109 sztuk. Poczekajcie. O, przepraszam, chciałem głośniej. Patrzę, co my tu mamy. Jaką chcecie grę? Recenzję jakiej gry? Znaczy w sensie jakiego, jaki gatunek? Patrzę, co my tu mamy. O, to z tej jestem dumny. Tak, tak. Aha, tak, tak. Będzie widać? Będzie widać. Coś słychać? Słychać, nie? O. Co? I macie, o. I tak ja mam z tym. Tak ja mam, o. Wczytuje się to wszystko gówno. Jezus, kolejny dzień. Codziennie, każdego poranku otwieram oczy i zastanawiam się, co przyniesie mi nowy dzień. Jestem pesymistą, więc wiem, że raczej żadnych wodorostów nie będzie. Zapewne usiądę przed monitorem, uruchomię konsolę i będę grać w jakiś nikomu nieznany tytuł na PlayStation 1. Ja pierdolę. Za tak atrakcyjną mężczyzną kobiety pewnie szaleją i ten przystojniak pewnie nie może się od nich odgonić. Tak mi mówiła mama i cały czas myślę, że mnie okłamywała. Zanim usiądę do grania, to może coś zjem. Zobaczymy, co tam na mnie czeka. Tak, tak. Dzisiaj we mnie zagrasz. Dzisiaj opowiesz o mnie i o mojej historii. Pomysł na grę urodził się w głowie Jima Simpsona, który przy pomocy prawie 200 ludzi stworzył projekt gry w postaci filmu interaktywnego. Całość była filmowana przez wytwórnię Colossal Pictures w dwóch miejscach, San Francisco i Oakland w Kalifornii. Ponoć filmowanie wszystkiego zajęło 20 dni na przestrzeni 6 tygodni. Cały proces tworzenia gry zajął jej twórcom ponad 2 lata, z czego przez 3 miesiące myśleli i kombinowali, żeby przez pół roku napisać scenariusz i ścieżki. I około roku trwała edycja filmowa oraz programowanie. Po dość długiej walce gra została wydana na 3 platformach. Pierwszy raz pojawiła się ona na PC-cie 30 listopada 1995 roku, później na naszego poczciwego szaraka, a w 1996 roku mogli w nią zagrać posiadacze konsol 3DO.
Niestety posiadacze konsol PlayStation zostali skrzywdzeni przez cenzurę, gdyż usunięto z gry wulgarne słownictwo, jak i sceny erotyczne. Co ciekawe, gra posiada oznaczenie 18+, co nie powinno wpłynąć na treści zamieszczone na krążku. Called myself the Psychic Flash. Hey, the old folks loved it. Me, I got fast, easy cash, and the occasional voodoo groupie. Your grandfather gave this to you on his deathbed. Very moving for you. Very boring for us. Człowiek wyznacza sobie jakieś cele życiowe. Dlaczego ja musiałem postanowić, że zagram w każdą grę na PS1? No, nie mogę zagrać w nic innego jak w kolejną grę w kolekcji. Jakbym porzucił może chronologiczne recenzowanie gier, to może szłoby to o wiele lepiej. A co to za gra jest? Tak, tak, to bez wspomnienia. O, tak. O. Co? Co się dzieje? Ktoś mnie wyciągnął? O kurwa! Jestem wolny! Godny! Dawaj, co tam masz? Dawaj, wchłonę wszystko! O, jej, nom! Nie zrozumiałem, co? W grze wcielamy się w Erika Lisa, granego przez aktora Kevina Breznana. Znanego z takich filmów jak Do szpiku kości, Alive, Dramat w Andach, Aż poleje się krew, czy Super Samiec. Eryk posiada specjalną moc, dzięki której po dotknięciu różnych przedmiotów widzi to, czego doświadczyły owe przedmioty. Wykorzystuje swoje moce na scenie przed paroma osobami, które doceniają jego talent. Pewnego rodzaju dostrzega kobietę, która w tajemniczy sposób wyostrza jego moc, pozwalając eksplorować umysły innych ludzi tak, żeby widział i słyszał co one. Eryk dowiaduje się, że tajemniczą kobietą jest Leina Pozok, która grana jest przez polską aktorkę i artystkę Beatę Poźniak. Urodziła się ona w Gdańsku, a kunszt aktorski nabrała w szkole filmowej w Łodzi. Ukończyła też szkołę z najwyższymi wynikami i otrzymała magistra z wyróżnieniem w wieku 22 lat. Została ona dostrzeżona przez Olivera Stone'a, który dał jej rolę w filmie JFK jako Marina Oswald. Ta rola dała jej nominację Akademii Filmowej. To spowodowało, że pojawiła się w późniejszych latach w ponad 30 produkcjach filmowych i serialowych. Grała mniej więcej w serialu Jack, Babylon 5, The Young Indiana Jones Chronicles czy Dark Skies. Dark Skies. Na polskiej scenie mogliśmy ją spotkać w serialach takich jak Złotopolscy, Ojciec Mateusz, Klasa na obcasach czy w filmach np. Ferdodurke, Man of Iron. Wracając do fabuły. Leina prosi naszego bohatera, żeby pomógł jej rozwiązać zagadkę zamordowania jej ojca, co po uiszczeniu odpowiedniej opłaty oraz obiecanej pewnej innej nagrody, nasz Lovela zgodzi się pomóc linka? I tak zaczyna się nasza przygoda. To wszystko gry, które zrecenzowałem, nie? Chronologicznie. No, tak więc chcecie, macie linka, sobie obejrzyjcie do końca. Recenzja jest zacna. Dobra, ile nam zostało tutaj jeszcze? A, bo byśmy nie odpalili jeszcze wyścigu. Dobra, to tak na jeszcze na szybko, na dobitkę. Ogólnie to już skończymy, ale zobaczymy, czy jest szansa w ogóle startować w tym wyścigu. Tym autkiem. No, już widzę, że tak. Już widzę tam, kuźwa, olej znika, nie? Im szybsze auta, tym gorsze auta dla mnie w sterowaniu. O, siema maniaczek. Witam ciebie i trzech widzów. No ale to rozkości się wygodnie. Zaraz się przerzucamy na PS1, bo tu utknęliśmy już na wyścigach. Na wyścigach w Forzie. Teraz tylko zobaczę. Chcę właśnie sprawdzić, ile mamy tych. Ile jeszcze nam zostało do zrobienia. Przede wszystkim, ile mamy jeszcze wyścigów do ogarnięcia, które możemy w ogóle wziąć, nie? No to jak widać, nie da rady. Jeszcze mamy to, nie? Ferrari, ale do Ferrari żadnego nie mam, nie?
F50, więc pewnie tu będzie odblokowany. Jeszcze klasa S jest tutaj. A zobaczymy, co jeszcze się na 35 poziomie. Boję odpocząć, a te 10-15 minut, a potem lecę znowu stream, tylko że... A, no dobrze, spoko, fajnie. To czymś się dzięki i do następnego. Tu mam znowu S. Tu nic nie mam. Viper Corvetta, NSX jakiś, klasa B. Wiecie, trochę jeszcze zostało, kurna, nie? Ale szukam, gdzie to było. To było... Chyba tutaj jeszcze, tak? Się coś odblokowało. A, tutaj. 911, Classic Sports. A i B, dobra, czyli tu się odblokowały te 35 poziom, bo to było, zrobiłem sobie właśnie to D, jest jeszcze C i B, nie? A tutaj robiąc to, dostaliśmy, nawet pokażę wam jeszcze na koniec te samochody, które odblokowaliśmy. Które dostaliśmy tak naprawdę, jest to jakieś sortowanie. Car list. O, tak można zobaczyć. Ale nie... Klasa. Oj, macie GT. Oj, GT to są te. O. Nie, to jest właśnie to lepsze od S-ki, nie? To jest GT. I jeszcze GTS, nie? To jest klasa GTS. Nie, bo potem właśnie jest to S2, S1, nie? Można sobie tak właśnie przeglądać. I to jest też na, to mi się nie podoba w tej grze, to, żeby kupić auto dobre, musisz kurna na nie zarobić, że tak powiem, nie? Musisz odblokować, dajmy na to. No niemieckie nawet, nie? Tak jak pokazywam, Porsche, tak? Na przykład mam 2 miliony, nie? I bym sobie kuźwa kupił nawet za 500 000 to, nie? Nie mogę. Dlaczego nie mogę tego kupić? Bo jest zablokowany. Żeby to odblokować, muszę wygrać Endurance. Ja tego nie kupuję, tylko ja to dostanę, tak? Dostanę to auto, jeżeli zrobię RP1, nie? RP1. Nawet nie wiem, gdzie to jest RP1. Pewnie któryś z tych, nie? Tutaj mamy, o, Championship klasa B, Championship Event. Co? Win the Championship klas B. Klas B Championship Event. A, no to też dostanę to sobie, tak? Tutaj też RGTR. Tutaj co? Na 47 poziomie, nie? Żeby to kurna kupić, to musiałbym kuźwa farmić, nie? Nie, tak jest cały, czy to w każdym tym jest, nie? Ma 4 na 10 aut dostępnych, nie? A tu zobacz, o, patrzcie. Level 40. Level 40. C klasa. European coś tam. 40 poziom, nie? Z jednej strony to dobrze, tak? Tylko że weź kuźwa teraz to wszystko podblokowuj, nie? Trzeba farmić, jeździć w kółko, nie? Jeżeli będzie tak do tego dojdzie, że ja właśnie nie będę mógł teraz, muszę teraz na przykład podbijać level, to słabo, nie? Nie, tu i mamy. Tutaj wszystko jest zrobione. Tu jest 4 eventy zostały, tu 10, tu kuwa 10, tu 9, nie? To są endurance. Masakrancja, normalnie, masakrancja. Więc tak to wygląda.